Halo, 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 halo Mietku, halo, halo Janku, halo, halo Michale, słyszymy cię. To nawiązanie, bo tak zakończyła się rozmowa. Michała Pola z Michałem Probierzem miał oddać do studia, a studia już nie było. Fikus. Ale najważniejsze, że awansowali. To wina naszych wydawców, naszej realizatorki, która dzisiaj... Znowu rzucasz znów, pod pociąg. To znów nasza realizatorka dzisiaj będzie pod pędzącym pociągiem i zobaczcie, że dzisiaj coś się wywali na 100%. Nie, nie, wydawca mi, że dzisiaj sobie stawia za sprawę honorową to, że ani razu się dzisiaj nie pomyli. To bądźcie czujni, bo jestem przekonany, ale dzisiaj że... też mniej materiałów. Praca nie jest mniej, dużo? Właśnie dzisiaj, bo dzisiaj są małe tematy i trochę tych materiałów jest, także ma szansę się wykałapućkać już na początku tego programu, także trzymajcie kciuki za naszego realizatora, bo być może to będzie dla niego ostatni program Octagon Live. Moi drodzy, 28 dzień marca, zbliżają się święta wielkanocne wielkimi krokami, jutro Wielki Piątek. To na początek zacznijmy, przełammy schemat tego programu. Ja gotuję. Przełammy schemat. Jak o to chodzi? Tak? No. A co gotujesz? Jajka. Nie no. Przydadzą się. Nie, ja robię zajebisty na przykład biały barszcz. Ja jestem fanem białego barszczu, nie żurku. Wolę biały barszcz. Jakaś sałatka jarzynowa wjedzie. Mazurek będzie upieczony. Także ty jestem... bierzesz mazurka? Ty bierzesz mazurka. No ja stary, ja jestem za i naprawdę potrafię dobrze gotować. To jest taka menda. Tego... Patryk to jest taka menda, on gra tak PR-owo, nie? Wiesz, pod ludzi, nie? I ludzie teraz, o Patryk, nie dość, rzucę tak, na jest teraz zdjęcia. Przygotowany, jaki mądry, to teraz jeszcze gotuje, pomaga partnerce, nie? Nie, ja ciast piekę bardzo mało, ale gotować bardzo lubię. Ja w ogóle nie piekę ciast. Ja lubię gotować proste rzeczy, mam jakieś tam schematy, makarony, ryże i tak dalej, ale takie na szybko. I dobre rzeczy, jakieś mleczko kokosowe, dużo warzywek i tak dalej, ale tak, żeby jakieś takie skomplikowane, tradycyjne rzeczy robić, kompletnie nie. A jeśli chodzi o pieczenie, to nie, nie umiem. To jest witaj w klubie, ja mam to samo, ale wydaje mi się, że moja żona nie narzeka, bo ją chwalę i moja żona gotuje bardzo dobrze i jestem naprawdę zadowolony. Żona to piecze i robi te. A, to słuchaj, jakie torty robi. Paulina, jakie torty robi. A i to jak? Przynosiła pączków ostatnio? Pączki? W zeszłym roku. Stary, ona z tego lukru to potrafi wszystko zrobić. O, jakbyś ją poprosił o Octagon UFC, to by ci z klatką i z siatką zrobiła. Paulinka, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie Paulinkę. Ale dobra, zaczynamy ten odcinek. Patryk Prokulski, TVP Sport, rzecz jasna. Albert Odziemkowski, organizacja KSW, ale także kanał sportowy. To na początek. Czy jakieś przemyślenia przed świętami macie, jeśli chodzi o swoje postępowanie w ostatnich miesiącach? Czy te święta będą dla was nostalgiczne? Czy macie jakąś myśl do przesłania? Pytam na początek, bo potem jesteście zmęczeni. A teraz być może wasze światłe umysły są pełne pomysłów. Znaczy ja zdecydowanie bardziej nostalgicznie podchodzę do Bożego Narodzenia niż do Wielkanocy, ale jeżeli chodzi o przemyślenia co do mojej osoby w ostatnim czasie, to muszę przyznać, nie będę wymieniał tutaj z nazwisk, bo to też chodzi, ale ze dwa razy w ostatnim czasie się powstrzymałem, żeby w kogoś wjechać na Twitterze, jeśli chodzi o dziennikarstwo MMA. Także tak, i miejsce i po co w ogóle tak często szukać spin, albo inaczej, nie, że ja często szukam spin, ale często do kos dochodzi na Twitterze, więc może czasami się można nie dokładać do tego. To ja polecam adaptogeny. Adaptogeny, korzystaj sobie z adaptogenów, L-teaninka, backupa, czasami szwaganda na uspokojenie, wyciszenie. Także wiesz, to można uspokoić swój organizm. Ja dostałem od Hieny, ale nie wiem, czy to była właśnie sugestia a propos tego, żebym się troszkę uspokoił. I o przemyślenia, no nie wiem, ja pierwszy raz chyba od 8 lat jadłem słodycze w post. I tyle, to była jedyna moja zmiana, no bo wypadła mi waleczka, zawsze miałem takie postanowienie, no a teraz jak nie mogę się doczekać tych świąt, ale też bardziej podchodzę, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, bardziej tak nostalgicznie, także... Chyba każdy tak ma, nie? To tak, a generalnie w religii przecież... No ważniejsze jest Wielkanoc. Zdecydowanie ważniejsze są święta Wielkiej Nocy. To wiesz, to są wydarzenia, które miały większe znaczenie. No ale cóż, no tak się przyjęło, prezenty pod choinką są, śnieg pada, Mikołaj przychodzi, to każdy na prezenty czeka. Panowie, dobra, jedziemy do tego świata MMA, religię zostawiamy z boku. Wczoraj się zastanawialiśmy, o czym my będziemy dzisiaj gadać, a w nocy trochę ogłoszeń doszło i trochę... Nie, no właśnie, ale ja w ogóle chciałbym zacząć chronologicznie, czyli zacznijmy od wyników, to co się działo, jeśli chodzi o polskie MMA, bo naprawdę weekend do docenienia, jeśli chodzi o organizację Babylon, bo tu prywatnie mnie atakował Artur Gwóźdź, zapowiadałem dzisiejszy odcinek, czy zapomniałem o Babylon. Nie odpisałem specjalnie z premedytacją, bo nie zapomniałem, bo oglądałem, kręciłem sobie na rowerku w domu na swoim chomiczku i oglądałem dwie gale, i Babylon MMA 43 i Babylon MMA 44 i powiem wam, że naprawdę
nie wiem w jaki sposób, ale udało się złożyć dwa fajne eventy, jeśli chodzi o dwa dni z rzędu, mimo że dzieliły te dwie gale 260 kilometrów i to nie było łatwe zadanie. Pierwsza gala oczywiście z walką wieczoru i wygraną Krzyśka Mendewskiego z Mateuszem Makarowskim. Poddaje Krzysiek Mendewski, no w tej płaszczyźnie miał dominować i tak też było. Wygrana Krystiana Szyńskiego, Hubert wybierała z ważną wygraną, ładny nokaut Pakeltysa Kacpra o pseudonimie Sandro, naprawdę w pierwszej rundzie nokautuje Arkadiusza Kolusa, także to warte podkreślenia. No i potem dzień później odbył się event Babylon MMA 44, gdzie w walce wieczoru też w kategorii lekkiej Filip Lamparski wygrywa z Dawidem Martinezem. Michał Pietrzak na pełnym dystansie wygrywa z Joelem Kołaczem, który w kategorii pół średniej, to był catchweight do 80, ale w kategorii półśredniej może być naprawdę zawodnikiem ciekawym. Pietrzak wygrał ten pojedynek zdecydowanie za pasami. Zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę, to Błażej Majdan, bo jego kariera była wyboista, nie zawsze potrafił postawić wszystko na jedną kartę, jeśli chodzi o MMA. Zmienił kategorię wagową na piórkową i tutaj w konfrontacji z Kamilem Warzybokiem niektórzy stawiali w drugą stronę. Ten pojedynek był taki 50-50, ale mówiliśmy, że to może być ciekawa walka. Ostatecznie właśnie tymi zapasami, twardą głową i takim trochę działaniem na autopilocie, bo sam powiedział, że po jednym z ciosów był naruszony, nie do końca pamięta przebieg tego pojedynku. Wygrywa tę walkę w kategorii piórkowej i naprawdę mocno zaznacza swoją obecność, jeśli chodzi o organizację Babylon i w ogóle kategorię piórkową, bo mam wrażenie, że to jest zawodnik mocno na razie niedoceniany przez to, że ta kariera... Takim mylącym rekordem. Tak, bo ma chyba teraz 5-4, jeśli się nie mylę, natomiast on miał tą serię porażek dosyć długą i odbudował się, jeśli chodzi o te zwycięstwa. Ja pamiętam, z Patrykiem mieliśmy okazję z nim rozmawiać na Mistrzostwach Wojska Polskiego. Komentowaliśmy ze dwie walki jego na pewno. Ze dwie walki i po jednej z gal, pamiętam chyba w Pruszkowie to było. Pytaliśmy Błażeja, jak to właśnie wygląda, dlaczego tak mało startów w MMA, dlaczego tak mało okazji. Błażej powiedział, że no właśnie nie stawiał wszystkiego na jedną kartę i teraz nadchodzi taki moment, że zmienia właśnie kategorię na piórkową i w tej piórkowej spróbuje pokazać swój cały potencjał. I wyszło na to, że dotrzymał słowa. Bo ja sobie zawsze przy każdym kolejnym jego pojedynku przypominałem jego słowa właśnie z tych Mistrzostw Wojska Polskiego, tam walki w bliskim kontakcie. To się tak nazywało, bo to nie MMA, tylko walka w bliskim kontakcie. No i od tamtej pory naprawdę idzie imponująco do przodu Błażej Majdan. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać w ogóle te wydarzenia, natomiast czapki z głów naprawdę dla matchmakerów, że udało się to złożyć w taki sposób. Ja tak przeleciałem, czy tak powiem, troszkę ten weekend. Dużo się też u mnie działo, ale tak wracając tutaj do chłopaka, no widzicie, no jednak zmiana na lepsze jednak, no jednak żeby tutaj być w tym sporcie zawodowym, to nie można się wszystkim rozmieniać na drobno. Zmiana kategorii wagowej, zmiana sposobu treningu, postawił wszystko na jedną kartę, no i przede wszystkim fajnie się ogląda go w klatce, także ja byłem taki, jeśli chodzi o ten Babylon, no bo to jednak dzień po dniu, ciężko przede wszystkim zorganizować dwa fajne eventy, a wydaje mi się, że przede wszystkim oddały te walki, no i były naprawdę toczone na fajnym, no i ten poziom, jeśli chodzi o całą kartę, to wydaje mi się, że z eventu na event jest coraz lepiej, bo był taki moment, że... Wiesz co, ja nie wiem, czy jest lepiej, ale przede wszystkim już ci zawodnicy są lepiej rozpoznawalni i mają jakąś historię w organizacji. Wydaje mi się, że to ułatwia trochę śledzenie tych... No i też matchmaking dla Artura, żeby to ustawiać, ale wiadomo, że były takie momenty, że była na przykład fajna gala, albo że brakowało nam jakiegoś tam takiego nazwiska bardziej rozpoznawalnego, a teraz właśnie tutaj na przykład Pietrza, który się odbudowywał poza organizacją i daje też również fajną walkę. Wydaje mi się, że fajny weekend po prostu, jeśli chodzi o polskie MMA. Mm-hmm. Patryk, coś dodajesz, czy nie? Nie oglądasz. Nie, w dupie masz polskie MMA. Bardzo dobrze. Tak, najlepiej mnie tak podsumować. Dobra, bo przecież na początek była laurka dla ciebie, że umiesz piec gotować i wiesz, i ładnie dzień dobry na klatce. No bo jak gotuję, to nie oglądam MMA, jedno albo drugie. No właśnie, nie było czasu. Nie, no oczywiście rozumiemy, każdy gdzieś wybiera i selekcjonuje te wydarzenia, jak jest okazja. Też nie zawsze mam okazję wszystko obejrzeć na żywo. Staram się jak mogę, natomiast tak jak w przypadku Patryka, różnie to wychodzi. Jeśli chodzi o polskie akcenty, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ostatni weekend. Występ dwóch Polek, jeśli chodzi o galę Octagon. Karolina Wójcik przegrywa swój pojedynek z Austin, natomiast przegrywa też swój pojedynek Róża Gumienna w MMA i widać, że w tym MMA nie do końca idzie. Mierzyła się z Lucją Szabową, powracającą po długiej przerwie. Ona chyba urodziła dziecko, potem wracała do sportu walki. Kilka startów, jeśli chodzi o sporty uderzane, no i w końcu wróciła także do MMA. No i w tym wszechstronnym MMA okazała się od Róży Gumiennej zawodniczką bardziej wszechstronną, bo tutaj możemy pokazać
wideo Róży Gumiennej, jak przegrywała z Rusją Szabową przez Balaszkę. To oczywiście materiał wrzucony na media społecznościowe czeskiej organizacji. No właśnie w taki sposób wygrywa ten pojedynek Rusja Szabowa. Nadal niepokonana, jeśli chodzi o występy w MMA, natomiast Róża z kolejną porażką. Mam wrażenie, że trochę Róża się blokuje w tym MMA, że nie potrafi rozwinąć pełnego potencjału przez to, że ona jest myślącą dziewczyną i gdzieś stopuje ją myśl o tym, że może wpakować się w tarapaty, przez to nie rozwija skrzydeł ani w jednej, ani w drugiej płaszczyźnie. Jest taka trochę na 50% w tej klatce w każdym pojedynku, a widać, że gdzieś potencjał mógłby być zdecydowanie większy. No wiadomo, jeśli pod względem takim motorycznym, naprawdę no Róża jest mega mocna, ale i wiadomo, jeśli chodzi, że kiedy będzie się dalej obawiała tych zapasów grapplingu, to wiadomo też ta stójka też jest ciężka do prowadzenia w walce, bo wiadomo, kiedy obawiasz się, to tej stójce też nie możesz się zbytnio otworzyć. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim problem Róży Gumiennej, bo z jednej strony ma dziewczyna wszystko, a znowu z drugiej strony te lata uciekają i wiadomo, ten aspekt zapaśniczy, grapplingowy, no wiadomo, jest jeszcze do poprawy. Mhm. Oglądasz Patryk, czy nie miałeś okazji? No bo tak naprawdę można pochwalić, bo i zarówno Karolinę Wójcik za ten pojedynek, jak i Różę Gumienną. Przede wszystkim właśnie o Karolinie, że tutaj duża szkoda, bo tak troszkę odnoszę wrażenie, że Karolina od jakiegoś czasu szuka swojego miejsca, można powiedzieć, no bo była ta nieudana próba wejścia do UFC w Contenderze. Później ten turniej jednodniowy na Invicta o pas, gdzie pierwsza walka wygrana, później to się w finale zakończyło i teraz też to wejście do oktagonu. Z mocną walką, z mocną rywalką to nie jest absolutnie porażka, która przynosi jakąś tutaj ujmę. Natomiast faktycznie fajnie by było jednak zakotwiczyć gdzieś na dobre i wejść też z takim mocnym stemplem, a no na razie to się przynajmniej nie udało. Wiesz co, ten pojedynek na oktagonie był dosyć ciekawy, tylko że jak ty powiedziałeś, że ona szuka swojego miejsca, to myślałem, że powiesz w inną stronę, że Karolina nie może znaleźć swojego sposobu na toczenie pojedynku. Bo ja mam wrażenie, że ona daje cały czas twarde walki, ale brakuje tego czegoś ekstra, że ona cały czas jest w tych walkach ostra, solidna. Widzimy to rozcięcie po walce z Jacintą Austin właśnie na Octagon 55. Natomiast no, brakuje tego czegoś ekstra, czym mogłaby przełamać swoje rywalki, bo jest agresywna, daje fajne walki widowiskowe, natomiast no, to kończy się porażką Karoliny Wójcik. Życzymy paniom dużo zdrówka przede wszystkim, bo to najistotniejsze i kolejnych wygranych pojedynków. Będziemy właśnie się przeglądać, gdzie te walki Karolina czy Róża będą toczyć. Pewnie to może być dalej oktagon, no bo widać, że tam zadomowiły i Karolina też raczej i jej ten pojedynek dobrze odebrany, jeśli chodzi o organizację oktagon. A jeśli jesteśmy przy organizacji oktagon, to też jedna informacja. Właśnie, bardzo ciekawa informacja, to już tak idąc z kolejną wiadomością. Oktagon zapowiedział podczas tego eventu organizację wydarzenia na stadionie. Na stadionie w Niemczech 12 października, na stadionie we Frankfurcie. Gala, która ma pomieścić około 55 tysięcy kibiców na trybunach. To już jest mocna informacja wysłana do europejskiego świata MMA. Ale poczekaj, zdejmijmy to, bo Monika Werner pisze na czacie, że nam KSW zabrania o oktagonie mówić, to nie możemy. Nie możemy? Nie możemy. To przepraszamy, czekaj, to gdzieś zapomnieliśmy się. Jak realizator. Na razie bez błędu. Dobra gierka. Dobre, pochwalam. Nie możemy mówić o gali, Monika. Nie, a tak serio, to naprawdę ambitne plany. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Na razie te nawet nie tyle próby, co po prostu podbijanie Niemiec wychodziło bardzo dobrze. Gorzej szło w Anglii, natomiast w Niemczech już widać, że Octagon ma swoją publikę, ma też swoich zawodników i swoją bazę taką wypadową, chyba główną można powiedzieć, poza Czechami. Natomiast no, przeskok z tych hal, aren na 10-12 tysięcy na stadion, no, to jest jednak duży skok na głęboką wodę. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie jeszcze w październiku, więc no, wydaje mi się, że latem by to trochę bardziej pasowało, no ale... No i ten dach na Frankfurcie jest chyba taki rozciągany. Ja nie wiem, czy on jest taki całościowo przykrywany, czy tam nie ma takiej, wiesz, plandeki. No wiadomo, że to jest zautomatyzowane w jakiś tam sposób, natomiast nie wiem, jak to wygląda z temperaturą. Powiedziałeś, że faktycznie to jest taka wypadowa miejscówka, jeśli chodzi o czeską organizację poza właśnie Czechy czy też Słowację. I faktycznie tak jest, bo pierwszy wyjazdowy event w Niemczech zaliczyli w czerwcu 2022 roku. I później tak regularnie dwie gale w roku starali się organizować w Niemczech, bo były dwie gale w 2022 roku. Dwie gale, jeśli się nie mylę, jeśli chodzi o rok 2023, trzy nawet. I teraz już były dwie. Także to jest chyba już...
7 gal, jeśli chodzi o Niemcy. I to było badanie rynku, budowanie na bazie tych zawodników, którzy mieszkają i trenują w Niemczech, zyskiwanie publiki, wypełnianie tych hal kilkunastotysięcznych, no i w końcu jest atak na duży stadion. Mają zawodników, którzy potrafią przynieść kibiców na trybuny i ściągnąć fanów na trybuny, natomiast czy wypełnią 55? To jest duży strzał. Jeśli by się im to udało, to już jest taki mocny też wstrzyk i informacja w kierunku organizacji KSW, że ten gracz, który był graczem budującym swoją pozycję, już jest graczem równorzędnym, no bo 55 tysięcy na trybunach to jest już uderzenie w pierwszą galę Koloseum, nawet nie drugą, bo druga miała mniej kibiców na trybunach, pierwsza miała 57 chyba, tak? Czy tak, to około 57. Także to już by było uderzenie w jeden z największych eventów europejskich w historii, mocny stempel oktagonu. No i też o te Niemcy, nie? Bo na początku KSW też kontraktowało wielu tych zawodników niemieckich, chociażby na przykład, jeśli chodzi o Frankfurt, na pewno też Christian Eckerlin. Koniec końców on przechodzi do oktagonu, on też również ma dużą rzeszę kibiców. No i tak się zapowiadało, że KSW zrobi w końcu galę w Niemczech. Był angaż niemieckich zawodników, a po część tych zawodników już poprzechodziło do oktagonu, czyli tak jakby tutaj, jeśli chodzi o te Niemcy, to można powiedzieć, że nasza organizacja no, przegrywa tutaj z oktagonem, z Kretesem. Kropka. Podsumował. Dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, a był rynek do wzięcia rynek. Nie? Wiesz co, znaleźli sobie bazę wypadową. Pokazują, że zagraniczne eventy można robić duże. Wiem też, że KSW wybiera się do Francji w przyszłym tygodniu i też to będzie jakiś sprawdzian, ale też event zbudowany stricte na zawodnikach lokalnych. No bo mamy tylko dwóch Polaków. Mamy Artura Szczepaniaka, który trenuje w Belgii. Tak. Ma oczywiście korzenie polskie i obywatelstwo polskie. Mamy tylko Mariana Żółkowskiego po wpadnięciu Sebastiana Rańskiego, tylko dwóch Polaków w rozpisce. No to jest pierwszy raz taka sytuacja w historii, jeśli chodzi o organizację KSW. Dlatego jestem ciekawy, jak to też wyjdzie. No bo rynek lokalny pewnie... Ale mówisz teraz o Paryżu, czy mówisz o Niemczech jeszcze? Nie, o Paryżu. Mówię o Francji. To żeby zamknąć wątek, na ile liczycie, chociaż na razie może ciężko oceniać bez karty walk, ale realnie ile biletów mogą tam sprzedać? Ja myślę, że realnie około 40... Myślę 35-40. 40 wypełni... Jakby zrobili około 400 tysięcy, to by był dobry wynik, bo oni mają tych zawodników. No tak jak wspominamy nawet zawodników trenujących, tak jak Eckerlin. No to jest gość, który jest ticket sellerem na lokalnie. I takich zawodników... Jest tam kilku. Ja tam tak, mocne media społecznościowe. Jakiś, no to, tam są zawodnicy, którzy ściągają kibiców na trybuny, także to jest bardzo, bardzo ciekawe. No, tym bardziej, że oktagon się też zadomowił już właśnie w Niemczech, jak mówiliście, no bo jeśli patrzymy już na te wyprawy chociażby do Wielkiej Brytanii, no to już to nie wyglądało tak fajnie i nawet angaż Scotta Ashkama no jednak nie przyniósł jakiejś tam okazałej publiki, ale wydaje mi się, że jeśli ta cena biletu... Nie, ale nie porównuj wysp brytyjskich. Wiesz, w Niemczech nie masz regularnie gal UFC, nie masz zawodników tak wielu UFC, a na przykład na Wyspach Brytyjskich masz lokalne gale, tak jak Cage Warriors powiedzmy, która jest... Ale KSW jak organizowało eventy, to jednak ale w jaki sposób? Fajnie się bawią, bo tam też jest Polonia, wiesz, tak? No tak, i Polonia, i też obiekty nie były to największe kilkunastotysięczne, tylko raczej organizowane to było w takich obiektach, żeby wypełnić tę publikę, właśnie opierając to na swoich największych postaciach. Zawsze był Mariusz, znaczy Marcin Ryszarski. Wiesz, mi chodzi o to, że ja trochę ubolewam po prostu, że był ten rynek niemiecki, uważam, do wzięcia i troszkę po prostu KSW troszkę przespało ten moment. Wszedł oktagon, wiadomo, COVID, to tam to wiele takich perturbacji zbierali było. Zbierali. I było rzeczywiście, oni przygotowywali się do tego kroku dosyć długo. Prawda? No, bo tam... no i właśnie wyprzedził oktagon tymi pierwszymi galami i ten rynek już po prostu został poniekąd zajęty przez oktagon, a wejście do na rynek niemiecki w momencie, kiedy już tam jest oktagon z sukcesami, to jest ryzyko, że jeśli by się nie udało, to będą bezpośrednie porównania. Ja też bym w takim wypadku po prostu nie wchodził, bo jednak oktagon bardzo, bardzo sprytnie to sobie wszystko na miejscu rozegrał. Panowie, to przechodzimy ekspresowo do UFC, bo działo się w ostatni weekend niezbyt wiele ciekawego, natomiast no, była gala UFC w Vegas 89, możemy pokazać wyniki. Tam historia jedna była bardzo ciekawa, którą pewnie poruszymy ciekawostkowo. Dopisuje do swojego rekordu w ogóle kolejne zwycięstwo Carl Williams, co jest ciekawe, bo ma w tym momencie chyba najdłuższą serię, albo drugą najdłuższą serię, jeśli chodzi o aktywnych zawodników walczących w kategorii ciężkiej. W tej dywizji serię długą jest mieć bardzo trudno. Rose Namajunas wygrywa na pełnym dystansie z Amandą Hibas, natomiast na pojedynek nie porwał, że tak to określę. Edmund Shahbazyan się bardzo cieszy z tego zwycięstwa, bo nie był to łatwy pojedynek, natomiast Edmund widać, że gdzieś szuka swojej ścieżki w odbudowaniu tej kariery.
No i historia, która była bardzo ciekawa w ogóle na początek tej gali, a więc André Lima, który wygrywa z Igorem Severino. Dwóch zawodników z niepokonanych po udziale w kontenderze i wszystko kończy się przez ugryzienie Igora Severino, André Lima. Sędzia przerywa ten pojedynek. No i pierwszy raz w historii dochodzi do sytuacji, kiedy właśnie dochodzi do dyskwalifikacji przez dziobnięcie rywala. Zresztą bo to w ogóle było w takiej mega niepozornej sytuacji. Możemy w ogóle pokazać, bo to na mediach społecznościowych ESPN-u zostało zamieszczone. André Lima chwyta się gdzieś siatki i próbuje bronić tej klamry. No i znajdujący się za plecami Severino, podrażniony i poirytowany całą sytuacją, ugryzł rywala, no i zauważył to wszystko sędzia, przerywał pojedynek, jest dyskwalifikacja z miejsca. Absurdalne to było. No przede wszystkim miał chyba gorszego, nie wiem, no gorzej chyba zrobić nie mógł, bo pierwsza walka dla UFC i od razu zdyskwalifikowany i chyba jeszcze nawet nie dostanie pieniędzy za tą walkę. Tak jest, komisja stanowa wstrzymała, zamroziła. Nevadzie, bo Nevada jest bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o takie sprawy. Wstrzymana wypłata, dodatkowo... To sobie ugryzł, nie? Tak, ale dodatkowo André Lima wykorzystuje ten patent, bo miał obiecane 25 tysięcy od Dana White'a za taką sytuację, a on wykorzystuje ten patent i robi ekspresowo sobie tatuaż tego ugryzienia na pamiątkę. Dana White podchwytuje historię, która została zamieszczona w mediach społecznościowych przez Brazylijczyka i mamy taką ramkę UFC tatuaż ugryzienie, na której widać właśnie zrobiony ten tatuaż i Dana White komentuje sprawę tak. Miałem dać mu 25 koła, ale teraz dam mu 50 i dostał jeszcze 50 koła. Zresztą w mediach społecznościowych taka... No już traktująca tę sprawę teraz dosyć żartobliwie grafika, ugryzienie wieczoru dla André Limy. No i faktycznie ten ponad 50 tysięcy poszedł na konto jednego z zawodników. Drugi ale co ciekawe, Lima się wstawił za rywala i jakby poprosił, można powiedzieć, gdzieś tam za pośrednictwem mediów UFC, żeby oszczędzili jeszcze Severino i powiedział nawet, że jest gotów na potencjalny rewanż, gdyby chcieli to zestawić. Także tutaj też spoko zachowanie ze strony zwycięzcy. Tak jest. No, sytuacja taka dosyć nieszablonowa i w taki sposób się to kończy. Jeśli chodzi o ogłoszenia, to co powiedziałeś, Patryku, bo to jest sytuacja z ostatniej chwili, ogłoszenia od organizacji UFC. UFC wraca do Arabii Saudyjskiej. Nie wraca. Pierwszy raz, ale wraca do krajów oczywiście arabskich. No i wizyta w Arabii Saudyjskiej z mocnym uderzeniem, jeśli chodzi o main event, bo dostaliśmy w ogóle kilka... karty. Tak, no tutaj jest na grafice faktycznie dałem wraca do Arabii, ale to są do krajów arabskich. No i ogłoszone pojedynki. Kelvin, brakuje jednej walki. Main event. I to głównej, main eventu. No drodzy panowie, a pojedynek najciekawszy, bo oczywiście konfrontacja Kamzata Chimaeva z Robertem Whittakerem. To będzie walka wieczoru. Siergiej Pawłowicz z Aleksandrem Wolkowem, Kelvin Gastelum z Danielem Rodriguezem, Johnny Walker z Volkanem Özdemirem, Shara Magomedov, czyli Shara Putinov Magomedov z Igorem Potierą. Czyli ta rozpiska jak na Fight Night. Bardzo ciekawa, bardzo mocna, przede wszystkim jeśli chodzi o ten main event i Kamzata z Robertem Whittakerem. No to będzie taki rasowy sprawdzian, jeśli chodzi o tę kategorię wagową dla Kamzata, patrząc na to, jak ostatnio wyglądał Robert Whittaker. No tak, był ten temat gali na marzec zresztą, nie, w lutym albo w marcu, nie pamiętam, zapowiadano chyba na początek marca, jeśli chodzi o UFC w Arabii Saudyjskiej. Wtedy ta gala w ogóle została przełożona, bo według doniesień medialnych jakby ta propozycja karty wal, która była przedstawiona szejkom, nie zadowalała ich. No ale widzimy, że teraz jakby UFC odrobiło lekcję, bo mimo że to jest Fight Night, czemu też niektórzy się dziwili, że zaczynają współpracę z takim rynkiem, nie zaczynają od gali numerowanej, no to karta tutaj jest bardzo mocna i taki Whittaker z Chimaevem to spokojnie byłby co-main event jakiejś walki, jakiejś gali numerowanej i sporo z tych zestawień też by się mogło na Pawłowicz z Wołkowem, to też by pewnie była karta główna gali pay-per-view. Także naprawdę mocarne zestawienie. Jeśli chodzi o Usmana, no to duży test dla niego i może wreszcie taki prawowity test, jeśli chodzi o wagę średnią. No bo pierwszy rywal, który jest rasowym średnim, to jest raz.
A dodatkowo też pięciorundówka, więc w kontekście aspiracji mistrzowskich to będzie ciekawe, żeby zobaczyć, jak wygląda Chimaev na dłuższym potencjalnie dystansie, jeśli do tego dojdzie. No bo pamiętam, jak wyglądał chociażby w walce z Gilbertem Burnsem, już tam oddychając praktycznie rękawami, jak był trochę też naruszony. Ale to był Bęgerek, to była dobra. Nie, no oczywiście, walka, tak. Że tak. Natomiast po prostu spodziewam się, że jeżeli ta walka będzie na dłuższym dystansie, to Whittaker tutaj może przejmować stery. No ale też jestem ciekawy, jakiego Roba w takim pojedynku zobaczymy. No bo też Drikus pokazał w tej walce z Robem, że w jakiś sposób można go przełamać, a też wiemy, że Khamzat jest zawodnikiem, który potrafi narzucić mocną presję. Jest niebezpieczny tak naprawdę w każdej płaszczyźnie, bo on się nie boi wymieniać ciosów, a gdzieś zapaśniczo wiele osób mówi, że jest zawodnikiem piekielnie mocnym, dlatego no, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Natomiast na sprawdzian czekam bardzo ciekawy, bo to jest zestawienie intrygujące i no i chciałbym, żeby przeżywał Katusze w tym pojedynku Khamzat. Nie wiem, tak jakoś podskórnie chciałbym, żeby poczuł, na czym to wszystko polega i nie miał dominacji w tym pojedynku. Jeśli ma wygrać, to niech wygra po naprawdę potężnych tarapatach, bo no jest pyskaty, jest taki niesympatyczny. Ja za nim nie przepadam, ale sportowo to jest najwyższa półka. Natomiast chciałbym, żeby dostał trochę lekcji takiej pokory w tej walce. A najlepszym zawodnikiem, który może stanąć naprzeciwko niego, jest właśnie Robert Whittaker, który jest z drugiej strony mega sympatycznym gościem, świetnie odbieranym przez kibiców. Dlatego to zestawienie jest dobrze ustawione. A kogo widzisz jako faworyta w tej walce? Wiesz, no też z Khamzatem to ciężko cokolwiek powiedzieć, bo Roba widzimy po fantastycznym pojedynku, a Khamzat no to tak wraca, nie wraca i są te sprawdziany różne. No. Ale tak jakby Robert zawalczył tak jak w ostatnim pojedynku, to widzę Roba. No mi się wydaje, że na pewno Chimaev zacznie mocno na pewno, a znowu Robert też potrafi te początki pojedynku czasami przysypiać. I wiadomo, to co ty powiedziałeś, Patryk, też mi się tak wydaje, że właśnie ta walka, jak będzie, no, że chociażby dotrwa do trzeciej rundy, to tam już właśnie Whittaker dzięki temu swojemu luzowi, poruszaniu się na nogach będzie w stanie zyskiwać przewagę, ale te pierwsze dwie rundy na pewno Chimaev będzie szalenie groźny. On wiadomo, też bardzo mocno bije, no i te zapasy naprawdę robią robotę, tylko też on wiele energii, mi się wydaje, czasami traci na początku tych już od pierwszej rundy. Także on od pierwszych sekund idzie po prostu takie, jak to. Ale dlatego mówię, że jak pójdzie tak, no to Rob musi być o tyle ostrożny, żeby wyciągnąć wnioski z tego pojedynku na przykład z Drikusem. Bo tam miał problem ze złapaniem takiego odpowiedniego rytmu, jak przyszły te kryzysy. Natomiast uważam, że w ostatnim pojedynku wyglądał już zupełnie inaczej i wyglądał jakby był w swojej najlepszej formie dyspozycji, już właśnie z zupełnie innym nastawieniem i głową. I też będzie świadomy tego, czego może się spodziewać po Khamzacie, a w pojedynku z Drikusem nie do końca tak było. No bo Drikus był nieszablonowy, kompletnie spoza schematu, a jednak Khamzat w swoich wszystkich pojedynkach pokazywał mniej więcej to samo. Jeżeli odniósłbym się jeszcze do Whittakera, bo jednak w ostatnim pojedynku z Kostą, moim zdaniem to Costa wyglądał fenomenalnie. Naprawdę. I to był mega pojedynek i naprawdę uważam, że nawet nie wiem, czy to nie była najlepsza forma Costy, jaką ja miałem okazję oglądać. Naprawdę wyglądał bardzo dobrze, luźny, szybko kopiący, miał plan na ten pojedynek, a mimo wszystko, mimo że ten pojedynek był naprawdę bardzo, uważam, moim zdaniem bliski, to Whittaker zaprezentował się świetnie. Ja widzę delikatną przewagę Whittakera, ale musimy pamiętać, że to jest Chimaev i on na pewno ruszy. I nie wiem, gdzieś mi się wydaje, że to nie będzie długa walka. W sensie takim, że myślę, że jednak to jest 5 rund i też bardzo bym chciał i też wydaje mi się, że to się zakończy przed czasem. A ja uważam, że Rob jakby właśnie... 5 rund orania, męczenia i takiego grindowania. Niech tak będzie. Niech Khamzat nie będzie miał sił. No. Ale to jest taki... Nie, wiesz co, chciałbym, żeby dostał taką solidną lekcję. No i chciałbym zobaczyć, jak on powróci po takiej porażce. Bo z jego charakterem uważam, że w końcu i tak przyjdzie ten moment. No. Moim zdaniem on jest... Ja odnoszę wrażenie, że z walki na walkę coraz bardziej ten jakby... Ja dalej uważam, że to jest zawodnik z potencjałem na to, żeby zostać mistrzem i w ogóle nie będę zdziwiony, jeśli on tym mistrzem zostanie, ale ja odnoszę wrażenie, że no z walki na walkę ta jego aura, która była na początku, ona tak kroczek po kroczku, ale jakby zanika i jest coraz
Bledsza coraz bardziej, jakby widzimy, że Hamzat Chimaev też jest człowiekiem, a nie jakimś cyborgiem, którym się wydało na początku. Pokazał to Burns, pokazał to wchodzący do walki z kanapy, będący zawodnikiem półśredniej Usman. Większościowa przecież decyzja to była. Tak, no to, tak, no to, no tak. To... Więc moim zdaniem tutaj... I debiut 8-4 wtedy Usman. Wiadomo, że Whittaker ma o wiele większy przebieg i trochę już jego szczęka może być naruszona, tak jak to co ty powiedziałeś, że ma mocne ciosy Chimaev. To nie jest tylko zamęczanie, dociskanie do siatki, czy obalanie i duszenie na ziemi. Natomiast no wydaje mi się, że jeżeli będzie ruchliwy, jeśli będzie dobrze gdzieś orbitował, okopywał Hamzata i ze 2-3 obalenia powstrzyma na początku, to z minut na minutę powinno być łatwiej, ale jednak faworyzuje Hamzata. No ale dobra. Tylko że też Hamzat to też nie, on taki po prostu jest, nie? Bo nawet jak się rozmawia z osobami, którzy trenują z nim na sali, to on jest takim, nie wiem, poddasz go na treningu, to on po prostu chce się z tobą potem bić, zostaje po treningu i też słyszałem takie akcje, po prostu on jest psycholog, który musi dostać po łbie, żeby dokładnie, się uspokoić. Dokładnie. No to dlatego musi w końcu dostać po tym łbie. No. Ja nie wiem, nie sympatyzuję z nim, ja doceniam go sportowo, natomiast jako człowieka, jego występki, jego zachowanie, jego sympatię w ogóle, to jest już absurdalna sprawa, totalnie nie mój klimat. Marco Gaccio pisze na czacie, Maciek ma kompleks wielkiego Chimaeva, Izzy Podpaska. Dobre niki są dzisiaj. Izzy Podpaska? Pamiętam, jak Kamza przypieprzył się do nieustraszonego Patryka Prokulskiego, wielkiego mitycznego bojownika na konferencji UFC. Prokul nieustraszony pierwszy. Prokul wtedy był trochę, jakby był bardziej nieustraszony, to by dokończył swoją myśl, by go tam wyjaśnił, a nie zrobiłem tego. Kamzat zniszczy Roberta. Dlaczego? Bo jest kotem, a walka z Usmanem wiele go nauczyła i teraz będzie znacznie lepiej przygotowany, bo wie, z kim będzie walczył i o co jest stawka. Już miał go nauczyć walka z Bersem, a jednak... Znaczy, przede wszystkim jakby pomijając te kwestie pozasportowe, jeśli chodzi o Hamzata, to co mówisz, sympatii i tak dalej, ale ja na przykład ja osobiście za nim nie przepadam, też z tego względu, że to jest gość niesamowicie wyszczekany, który jeszcze za bardzo tego nie poparł, nie do końca popiera. Ktoś kiedyś zrobił zajebistą taką na Twitterze z kompilacji jego tweetów czy wpisów na Instagramie, gdzie do każdego mistrza mówił see you soon, nie? I każdy, kto był mistrzem, to see you soon i jakoś z nikim z nich nie zawalczył, więc... Mm. Bardzo dużo mówi, kiedyś mówił, że z Brockiem Lesnarem może mu walczyć. Powiedział, że Błachowicza pobije, jak Janek miał pas. Także dlatego ja za nim nie przepadam. Ja za nim nie przepadam i tyle. I możecie mi pisać, że jestem antyfanem wielkiego Hamzata, że go nienawidzę, ale trochę tak jest. Trochę tak jest, nie lubię go. Po prostu. Mogę go nie lubić, tak? Czy powinien być obiektywny? Nie, no, to jest program publicystyczny, a nie. Mogę, nie lubię Hamzata. Znaczy jest świetnym sportowcem, ale człowiekiem jest średnim. No i jakby dlatego, kochany Rob, wysyłamy serduszka do Roba i Rob musi to wygrać. Dobra, panowie, zamykamy na razie UFC, jeszcze potem do UFC wrócimy, bo parę wątków takich pobocznych jeszcze jest. Natomiast jest z nami na łączach człowiek, który idzie w hierarchii, idzie w hierarchii filmowej coraz bliżej i dotknął już swoją głową sufitu tej hierarchii. Prezes! Prezes organizacji, ten Jakub Borowicz. Dzień dobry, Kubo. Siema, Kuba. Dzień dobry, doceniam bardzo poczucie Siema. Humoru. Maćku, co ale dlaczego poczucie? Także... Ale no dlaczego poczucie humoru? No tak, no, jest. Zaanonsowałeś mnie w taki sposób. Tutaj gestykulacje, podniesiony głos, modulacja. No dobra, niech wam jest. No ale zobacz, jest prezesem Kuba. Kuba jest prezesem i zaczeka jakoś łączenia. Zobacz, od razu netlet, żyleta, karta, pewnie dwie karty SIM na neta już, zmienili nie tylko jedna. 5G. Zmienili na 5G, przepustowość pewnie z 600 skoczyła na 2 tera. To jest, wiesz, to jest w ogóle inna jakość, jakby to jest inna jakość. Możemy rozmawiać do wieczora, także nie ma problemu. Tak, nie, powiedziałeś, że masz czas do 15, także trzymam cię za słowo, także wiesz, ja pamiętam, tak pamiętam, co pisałeś. Kuba, no to właśnie, jak oceniasz te swoje pierwsze tygodnie na stanowisku prezesa organizacji FEN, też pierwszy event w tej roli już za tobą, kolejne ogłoszenia, o których za momencik porozmawiamy również. Uważasz, że to jest owocny okres i na razie udaje się to udźwignąć? Słuchaj, Maśku, czasami mieliśmy pecha z niektórymi decyzjami, z timingiem, z rzeczami, na które nie mieliśmy wpływu, a czasami mieliśmy dużo szczęścia i tego szczęścia mieliśmy dużo podczas gali w Lublinie, no bo ta gala była świetna, no ona była bardzo dobra i tak jak ja czasami szukam dziury w całym, czasami krytykuję, czasami szukam czegoś, co mogło być lepiej, no to wydaje mi się, że od kiedy ja jestem w organizacji, czyli od gali FEN 18, no to był nasz najlepszy event, nie? Więc podszedł do mnie Bartek Szuba przed walką wieczorem i powiedział, Kuba, jak zaczynać prezesurę, to właśnie takimi galami, więc ja się cieszę. Wiecie co, no to się fajnie ułożyło, dużo takich tematów, o których
takich, w sensie wewnętrznej, też do naszego teamu, trochę poukładać pewne rzeczy. Ja tak naprawdę teraz pracuję najciężej, bo za dwa miesiące, niecałe dwa miesiące mamy galę w Pile i za dwa i pół miesiąca mamy galę w Ostródzie, więc teraz jest czas, kiedy tej pracy jest najwięcej, ale to taka praca, która gdzieś tam się dzieje w kuluarach, nie? Więc jak to oceniam? Oceniam to tak, że to jest normalne, płynne przejście, po prostu nic się większego w hierarchii tutaj naszej organizacji. Tak naprawdę w szeregach u nas się nic nie zmieniło. No my działamy zgodnie z tym, co sobie przyjęliśmy jakiś czas temu, ja za ten aspekt sportowy odpowiadam, mam większą decyzyjność w pewnych kwestiach. Widzę, że troszeczkę łatwiej i fajniej mi się rozmawia po prostu z niektórymi zawodnikami, menedżerami, trenerami w momentach, kiedy trzeba pewne rzeczy doprecyzować. Do tego takich formalności, które mogę finalizować swoim podpisem czy swoją decyzją, to po prostu troszeczkę nam ułatwia gdzieś tam szybsze, sprawniejsze działanie, więc to bym ocenił na plus. A całą resztę, tą resztę wizerunkową, PR-ową, to wszystko, co widzicie dookoła, no to wy musicie oceniać, bo wy jesteście w tej branży i to wy macie prawo oceniać to, jak ja, jak my pracujemy. No, ma rację Kuba. Dlatego my oceniamy. Tak, no to właśnie Kuba, jeżeli chodzi o ocenę wizerunkową czy PR-ową, to mi ze strony dziennikarza, kibica, bardzo mi się spodobała ta taka większa transparentność teraz w ostatnim czasie. Tam patrz, jak patrzysz na prosto, tak, Kuba... A, przepraszam. Widzisz? Nie, no bo patrzę na Kubę. Na podgląd, nie, patrzysz na podgląd, a jak patrzysz przed siebie i to jest uwaga do was, że jak rozmawiacie, to patrzcie no, już się mądrzy, już się mądrzy. Brawa. Ale dobrze. Nie, Kuba, dobra, już jego nie słuchaj. Mi się podoba ta większa, duża transparentność i komunikacja z kibicami za pośrednictwem Twittera. Jak byś mógł wybrać z tych zmian, które wprowadziliście, te, które są... To jest Twitter, a nie X, Albert. Jakbyś miał wybrać, która z tych zmian, tych nowinek najbardziej, można powiedzieć, zażarła na pierwszych eventach i czy masz jeszcze kolejne pomysły, które... To przypomnij od razu. To przypomnij. Czyli tak, otwarta punktacja, tak, informowanie o tym, jak wyglądają karty punktowe. Informowanie wagi w dniu walki. Coś jeszcze mieliśmy? Na razie te dwie rzeczy chyba, tak? Tak, mieliśmy te dwie rzeczy. Tak, i pas mistrzowski, walka wieczoru bez pasa na dystansie pięciu rund. Tak jest. No to jakby... Co najlepiej zagrało? Słuchajcie, no pierwsze, dlaczego dialog? Dialog, bo ja mam wrażenie, że tego trochę brakuje, nie? W naszym krajowym MMA i kiedyś mieliśmy legendarną gdzieś tam konwersację Cojones na MMA Rocks, teraz gdzieś tam tego nie ma. Wybuduje się fajną społeczność wokół MMA, jest kilka podcastów, kilka audycji, kilka miejsc, gdzie kibice się zbierają. Są ci sami ludzie podczas różnych materiałów, wideo, kiedy właśnie w komentarzach się gdzieś tam przekrzykują, ale takiej społeczności wokół MMA, poza kilkoma osobami, które próbują tą społeczność budować, tego nie ma. Więc ja chciałbym rozmawiać z kibicami. No bo dlaczego nie, słuchajcie, no robimy to po coś, robimy to dla kogoś, robimy to dla kibiców, robimy to też trochę oczywiście dla siebie, robimy to dla zawodników, więc jeżeli ja słyszę, że coś ma pozytywny wydźwięk, to chciałbym to robić. Oczywiście nie zawsze będę się zgadzał z tym, co ktoś pisze, kto coś sugeruje, też nie zawsze do mnie docierają takie głosy, czy krytyczne, czy pochwalne, no ale jeżeli jesteśmy w stanie gdzieś tam rozwijać się przy pomocy ludzi, którzy mają na to wpływ, no to ja chciałbym, żeby tak się działo. Co do zmian. 5 rund main event, dla mnie okej, chociaż nie doszło do tych rund mistrzowskich, bo po trzeciej rundzie ta walka została przerwana. Jeżeli chodzi o otwartą punktację, no to dwie walki ewidentnie zmieniły bieg właśnie dzięki temu, że te punktacje były jawne. Mówimy o walce Kowalskiego z Hirem i widzieliśmy świetny, kapitalny pojedynek i widzieliśmy pojedynek przez 10 minut do jednej bramki na korzyść Sosnowskiego, który summa summarum walkę przegrał, bo Ostrowski wiedział, że musi ruszyć, bo tę walkę przegrywa. Także czy oceniam pozytywnie? Pewnie głosy są podzielone kibiców, ja uważam pozytywnie, no bo jeżeli trzecia runda jest rundą, w której się bardzo dużo dzieje, bo wszyscy wiedzą, że muszą ruszyć, bo inaczej walkę przegrają, no to jest coś, co służy. Pytanie jest jedno, czy lepiej mieć walkę, emocje podczas walki, czy lepiej mieć emocje podczas werdyktu? Ja uważam, że lepiej mieć emocje podczas walki, dlatego ta punktacja jest fajna, aczkolwiek też nie upieram się, że przy każdej gali będziemy to robić, bo może zrobimy sobie w Pile odpoczynek od tego, stwierdzimy, że zobaczymy, jaki będzie feedback, czy nasi kibice tego gdzieś tam potrzebują, czy oni chcą tego, zapytamy się zawodników, także no decyzja nie jest podjęta co do przyszłości tego rozwiązania, aczkolwiek mi się bardzo podobała. Jeżeli chodzi o wagę, no to słuchajcie, to jest ciekawostka, no
to nie jest tajemnica, że zawodnicy są ważeni i o godzinie 18.00 w piątek ja zawsze włączam wagę, jak stoję na scenie i zawsze chcę, żeby zawodnicy byli zważeni. Także to była ciekawostka. Widziałem, że Petki przybił 11,5 kg chyba do gdzieś tam do tego limitu kategorii lekkiej, który był limitem kategorii średniej i miał chyba 5 czy 6 kg przewagi nad Sjawą i wygrał właśnie fizycznością, dynamiką, siłą, tą agresją. Więc to jest ciekawostka, ale to jest coś, co gdzieś tam przyjęte zostało bardzo ciekawie przez naszych kibiców, także jestem z tego zadowolony. Mm-hmm. Możemy pokazać nawet, jak wyglądały te różnice wagi. Mamy taką rameczkę fen waga przed walkami, tam chyba z pojedynku kategorii półśredniej, tak to walki wieczoru, jak wyglądało poranny i dzień walki. 77,400 Cezary Oliksiejczuk na wadze, 87 w dniu walki. Kunuś Szabajew 77,200, 87,400, czyli około tam 10 kilo obaj przybyli. Natomiast no to też pokazuje, jakie mogą być niekiedy dysproporcje. Tutaj akurat tego nie było, natomiast niekiedy to ciekawostkowo fajnie wygląda. Ja chciałbym zapytać ciebie, Kuba, o inny aspekt troszeczkę tych gal, bo są pozytywy, natomiast też no nie da się ukryć, że troszeczkę postaci z organizacji FEN w tym momencie odchodzi, to postaci czołowych, bo mamy Kacpra Formelę z fantastycznym rekordem w organizacji FEN, mamy Czarka Oleksiejczuka, któremu kontrakt się również zakończył, 8-0, jeśli chodzi o organizację FEN, zawodnicy, którzy byli wiodącymi postaciami. No i teraz pytanie, jaki macie pomysł na załatanie tych troszeczkę, powiem, potencjalnych dziur, jeśli chodzi o te czołowe wiodące postacie? Bo wiadomo, rosną wielkie nazwiska w organizacji FEN, jak Damian Rzepecki, którego już można wymieniać w gronie tych największych talentów, jeśli chodzi o na pewno polskie podwórko, bez dwóch zdań. Natomiast no, czy są jakieś pomysły na duże transfery, czy jednak będziecie starali się budować to tak, jak wyglądało to dotychczas, czyli właśnie na przekroju kolejnych gal tworzyć własne postacie, czy jednak jakieś duże transfery też są gdzieś na horyzoncie? Transfery są na horyzoncie na pewno i będziemy tam w ciągu najbliższych 2-3 tygodni pewnie pokazywać wam zawodników, którzy do nas dołączą. Nie zawsze to będą zawodnicy od razu z kartą na ręku, taką wielką gwiazdą na main event czy na co-main event. Czasami to będą zawodnicy, nad którymi trzeba popracować przez rok, żeby takimi postaciami się stali. Słuchajcie, no całkiem możliwe, że FEN to nie jest organizacja, która dla najbardziej utalentowanych chłopaków w Polsce to jest stacja docelowa. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Są organizacje, które być może są stacją docelową. Pewnie dla części zawodników stacją docelową jest KSW. Pewnie dla części stacją docelową jest na przykład UFC. My jakiś czas temu zakontraktowaliśmy Kuberskiego, zakontraktowaliśmy Oleksiejczuka, zakontraktowaliśmy Szewczyka. Chwilę wcześniej Formelę. I teraz widzimy, że Szewczyk jest mistrzem organizacji, Kuberski, Formela i Oleksiejczuk mistrzami byli. Trzymałem kciuki i w zasadzie trzymam kciuki cały czas, żeby i Formela i Oleksiejczuk poszli do UFC. Kuberski dostał się przez FEN do Dana White Contender Series, więc no to jest tak jakby etap, który trwa jakiś czas. Wiecie, 9 walk stoczył u nas Formela, 8 stoczył Oleksiejczuk. Być może oni tę grę przeszli. Całkiem możliwe, że tak się stało, że oni po prostu już gdzieś tam chcą iść dalej. Jeżeli ktoś podpisał z nami kontrakt, pyta się o to, czy jak będzie propozycja z UFC, czy my go tam puścimy, a my mu robimy 8 walk, on wygrywa wszystkie, toczy main eventy, my stawiamy mu wysoką poprzeczkę, on się tam nie dostaje, albo jeszcze chwilę musi na to popracować. Tak jakby my po swojej stronie zrobiliśmy wszystko, żeby tak się stało. Czy będą nowe gwiazdy? Słuchajcie, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, co będzie po Grzybyku i Rembeckim. Dzisiaj oczywiście wspominamy bardzo dobrze Rembeckiego, no bo sławi naszą organizację również walcząc w UFC, będąc niepokonanym. No ale my już sobie żyjemy swoim życiem i za chwilę będziemy mieli mistrza duńskiego albo mistrza rzepeckiego, którzy będą stanowili o sile naszej organizacji. Nie? Także ten cykl tak się zbiegło, że oni wszyscy gdzieś tam, ta cała trójka, o której przed chwilą wspomniałem, to są zawodnicy, którzy odchodzą mniej więcej w tym samym czasie, bo w ciągu kilku ostatnich miesięcy, ale oni też przychodzili w ciągu kilku miesięcy do organizacji. Więc ten po prostu cykl trzyletni, który gdzieś tam mieliśmy zaplanowany od samego początku, on się skończył, dlatego ci chłopacy idą dalej. Kuba, ja mam pytanko z kolei, jeśli chodzi o wasze plany, o inną kategorię wagową i to kategorię wagową, która mnie bardzo zaskoczyła. To znaczy ogłoszona walka o pas Witalia Jakimenko w wadze muszej. No to nie jest w Polsce dywizja facetów, która jest popularna albo praktycznie wręcz niespotykana. On też poprzednie walki u was toczył w wadze koguciej. Czy to jest taki jednorazowy
na razie strzał i chcecie zobaczyć, jak po tej walce będzie się to dalej układać? Czy macie dłuższy, długofalowy plan i wiecie, kim chcecie te dywizje zasilić? To jest bardzo w ogóle ciekawe pytanie, natomiast też ja tutaj chcę pochwalić Kubę za ten ruch, że otwarcie powiedział, że ta kategoria... Bo wiadomo, że Jakimenko miał być zawodnikiem, który będzie się bił w kategorii kogucie i mówiliśmy, że być może pojedynki tam z Jankiem Ciepłowskim, na przykład o pas mistrzowski, natomiast idzie kategorię niżej ze względu na to, że otwarcie Kuba napisał to w ogóle w mediach społecznościowych, czy powiedział w programie Koloseum, że Jakimenko dostaje informację, że jest zainteresowanie w kategorii muszej w Dana White Contender Series, że tam można wystąpić w kontenderze, natomiast być może taka wygrana w walce o pas z Alibabadze na Feniem mu otworzy drogę. Także tutaj fajny ruch, że ta kategoria trochę się otwiera ze względu na Jakimenko. No słuchajcie, jeżeli zawodnik jest niepokonany od 6 pojedynków, wygrał u nas w organizacji dwa razy spektakularnie w wyższej kategorii wagowej. Ja jestem na łączach z jego menadżerem, który mówi, że jest szansa, że oni pójdą do kontendera, bo już jest zainteresowanie, ale potrzebują do tego jeszcze jednego dużego zwycięstwa. Jeżeli pytam, w jakiej kategorii on będzie rywalizował potencjalnie w tym kontenderze i zainteresowanie jest tylko na 56-700, a my rok temu, rozmawiając o przyszłości, zadeklarowaliśmy się, że jeżeli będzie tylko przestrzeń do tego, żeby zrobić walkę w kategorii muszej, to ja daję słowo, że my takie coś zrobimy. No to grzechem byłoby powiedzenie zawodnikowi, którego chcemy wypchnąć w świat, no bo to jest nasz cel, żeby tych najlepszych zawodników, najbardziej zdolnych, utytułowanych, pracowitych, żeby wypychać do kontendera albo do UFC, żebym ja mu powiedział, słuchaj, bij się 6, bij się 3 rundy w kategorii koguci albo szukaj sobie szansy poza organizacją. No, on walczył między walką w Fenie, a w Fenie toczył walkę w Brave'ie i Brave mógł mu taką walkę zrobić i ten zawodnik po prostu po Brave'ie, po zwycięstwie poszedłby do organizacji kontendera albo do UFC. Jeżeli ja widzę, że jest 35 zawodników w kategorii muszej w UFC, jeżeli widzę, że Jakimenko jest ultra utalentowany, jeżeli jest piekielnie zdolny, piekielnie dobry i w wyższej kategorii robi to, co chce z każdym zawodnikiem, którego my mu proponujemy, no to ja mu organizuję walkę w kategorii muszej, która jest ozdobą walką wieczoru. Ściągam mu mocnego zawodnika, bardziej doświadczonego za granicy, który może mu stawić opór. Stawiam pas na szali, żeby podnieść rangę wydarzenia i żeby temu chłopakowi pomóc. No. Ja też potrzebuję mocnych main eventów. Słuchajcie, mocny main event, sportowy main event, taki, który będzie ściągał uwagę. No i pytanie, czy walka w środku karty, Jakimenko, Alibaba, Zade, to byłaby walka na 3 rund, która by zainteresowała tak mocno kibiców. No być może nie, no bo dlaczego miałoby być to main event, skoro walczy dwóch zagranicznych zawodników? Ale jeżeli robimy z tego main event, robimy 5 rund i dopisujemy historię, która się realnie dzieje i na którą realnie mamy wpływ, no to moim obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby ten chłopak wygrał walkę, poszedł za wielką wodę i za chwileczkę mówił o tym, że Fen mu taką drogę umożliwił. No, musicie zrozumieć mój punkt gdzieś tam widzenia, no bo ja nie chciałbym promować. Poza tym, że od 4 tygodni jestem prezesem, to podobno też jestem promotorem, więc chcę promować tych chłopaków i wypychać świat. Ale to Kuba, tylko żeby dopytać z tego, co mówisz, to brzmi tak, że to może być jednorazowy wyskok. Możemy się nawet spodziewać tego, że być może Jakimenko, jeśli wygra, to zaraz będzie ten pas zwakowany i... Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co się wydarzy z Jakimenko po tej walce. Jeżeli Jakimenko tę walkę wygra, a nie dostanie się do kontendera, no to moim planem jest to, żeby we wrześniu się bił z Jasiem Ciepłowskim o pas w kategorii Ale to już kogucia, czyli jakby ta musza jest ruchom... Tak. Ale być może będzie bronił dwóch tytułów. Słuchajcie, jemu bardziej jest do 57 niż do 61, nie? On nie robi wagi praktycznie do 61 kg. On na wieczornym ważeniu o 18 waży 63,5 kg, nie? Także wiecie, to jest zawodnik, który nie musi zbijać kilogramów, więc jemu na rękę byłoby to, żeby bić się w kategorii muszej. Ja nie mam z tym żadnego problemu, poza tym, że w tej kategorii kogucie mamy kogoś, kto może mu po prostu stawić opór, nie? Ja też czekam na ten pojedynek, bo ja się też zasługuję na walkę o pas mistrzowski, a w konfrontacji... Słuchajcie, ja się był pierwszą osobą, do której zadzwoniłem w tej sprawie, bo wiedziałem, na co się przybiliśmy jakiś czas temu. Jaś ma z nami podpisany kontrakt i jest pretendentem numer jeden i to jest wszystko przybite. Ja mu powiedziałem po prostu, jak sytuacja wygląda. Jaś, jest taka sytuacja, chłopak może pójść za wielką wodę, opowiedziałem mu całą historię, opowiedziałem jego trenerowi i tak dalej, powiedział Kuba, jasne, ja chcę złapać rytm startowy, bo ostatnio miałem dużą przerwę. Zrób mi proszę walkę na dystansie 3 rund, walkę rankingową, jeżeli Jakimenko pójdzie, to mi poszukaj pretendenta, jeżeli nie pójdzie, to ja chcę się z nim bić we wrześniu, kiedy będzie gotowy, bo ja chcę się bić w tym roku 3 razy w roku, tak jak się umówiliśmy jakiś czas temu. To ja jeszcze zwrócę tak ciekawostkowo trochę, bo to nie jest żaden przypadek, bo już te historie jakby omawiamy i z Czarkiem Oleksiejczukiem, i z Kasprem Formelą, i tych odejściach
z organizacji zawodników, którym kontrakty się zakończyły. Natomiast no, mamy ogłoszony pojedynek, o którym już wspomniałeś, fantastyczna walka, na którą warto zwrócić uwagę Damiana Rzepeckiego z Patrykiem Duńskim. No bo to widzieliśmy nawet Patryka w organizacji FEN w konfrontacji z Łukaszem Charzewskim. Pewnie większość osób widziała ten pojedynek, jak Patryk wyglądał fantastycznie. Ostatnio też wypożyczenie do organizacji Babylon, wygrany pojedynek. No i ogłoszona walka Damiana Rzepeckiego z Patrykiem Duńskim. No Patryk teraz wygląda naprawdę świetnie w ostatnim czasie. Pojedynek mistrzowski. Mamy ogłoszoną walkę w kategorii muszę pomiędzy Jakimenko a Alibabadze. Ale ja zwracam uwagę też na te wakaty, które znajdują się w pozostałych kategoriach wagowych, jeśli chodzi o mistrzowskie tytuły. Mamy taką grafikę FEN Mistrzowie. Ja ją wziąłem z waszej strony internetowej. Jak to wygląda aktualnie, jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych kategoriach wagowych. I tu jest pusto. Zobaczcie, jak jest pusto. Jest ten przeklęty pas kategorii półciężkie, bo to jest historia niebywała. Piąty mistrz, jeśli chodzi o tę dywizję wagową, Bartek Szewczyk. Jeszcze do tej pory nikt nie bronił tego pasa mistrzowskiego skutecznie, czyli przechodzi z rąk do rąk i w kolejnych gdzieś kategoriach są te wakaty. To też jest gdzieś pewnie sytuacja dla ciebie, Kubio, do nadrobienia, albo pewnie też jakiś cel sobie stawiasz, że do końca roku te wszystkie wakaty będą wypełnione. No to się tak wszystko poukładało, zobacz, nie? Kategoria średnia, nie ma mistrza od tak naprawdę końcówki grudnia, kiedy odszedł od nas, nie, od końcówki chyba października, kiedy pożegnaliśmy się z Piotrkiem Kuberskim. Temat Oleksiczuka wszyscy znają, do tego był Charzewski, do tego był Formela, więc to wszystko się zbiegło w jednym czasie. No ale słuchajcie, my będziemy teraz galę najbliższą za półtorej miesiąca, tam pas kategorii muszej, miesiąc później dwa pasy w kategorii lekkiej, w kategorii półśredniej. Magomedow Abdurzakow i Duński Rzepecki. Do tego planuję w sierpniu w Mrągowie zrobić pierwszą obronę pasa mistrzowskiego Bartkowi Szewczykowi. Dobra informacja dla fanów jest taka, że mam wszystko ustalone. Jeżeli Olech wygra teraz w Pile, to będzie mógł się bić z Szewczykiem i nie będzie konfliktu interesów w postaci Ankosu i Andrzeja Kościelskiego, więc to być może będzie walka, która się wydarzy gdzieś tam w sierpniu. No i ten pas kategorii Kogucie, o której mówiliśmy, czyli Jakimenko Ciepłowski. Nie? Także całkiem możliwe, że tych pasów będziemy mieli rozdanych 5, może nawet do końca roku. Absolutnie nie mam takich celów, żeby to był każdy pas wypełniony, bo jeżeli ten pas ma nic nie znaczyć, to może tego w ogóle po prostu nie róbmy. Kategoria ciężka na pewno będzie przez jakiś czas bez królewiem. Kategoria po formeli, czyli kategoria piórkowa na razie też zostaje bez pasa. Mamy kilku zawodników w kategorii średniej, którzy rozpychają się łokciami, więc ja sobie wyobrażam sytuację taką, że na przykład w średniej będzie zaraz Ostrowski, Janur, będzie Stanek i będziemy sobie z tych tutaj chłopaków układać zestawienie mistrzowskie, które będzie ozdobą jedną z naszych gal. Więc jeżeli my będziemy mieli 8 wydarzeń, a tak jest plan i w tym kierunku to zmierza w całym roku, to będzie tych pojedynków mistrzowskich dużo. Teraz nie wygląda to tak, żebyśmy mogli się chwalić tymi mistrzami, ale za chwilę będzie wyglądało to zupełnie lepiej. To jest proces, to jest cykl. Ja o tym wiedziałem już jakiś czas temu, więc odpowiednio się do tego przygotowywałem, chociażby tymi eliminatorami, tym wszystkim, co się działo w życiu Rzepeckiego, Ciepłowskiego, Jakimenko, Stanka, Sosnowskiego, Ostrowskiego i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że też to jest taka teraz posłucha, natomiast za chwilę to ruszy, no bo jak jest fala odejść, to za chwilę będą też nowe nabytki i nowe historie, zresztą już budowane, bo ja cały czas jestem pod wrażeniem na przykład Damiana Rzepeckiego, czy też właśnie Witalia Jakimenko, ale pojawia się też nowy nabytek i ja też zwracam uwagę na destynację, do której wy uderzacie, jeśli chodzi o zawodników, bo kolejny zawodnik, mianowicie Bykow, dołącza do waszej organizacji, Władimir Bykow 8-0, podpisuje kontrakt w kategorii półśredniej, niepokonane, 4 zwycięstwa przez nokauty, 2 przez poddania, 6 z 8 pojedynków zakończonych przed czasem. Planowany debiut w pierwszej połowie 2024 roku, a więc gdzieś do tej gali czerwcowej. Natomiast ja zapytam nie o samego Bykowa, bo pewnie jego występy będą musiały potwierdzić jego jakość sportową, natomiast o kierunek ukraiński, bo to jest kolejny zawodnik z Ukrainy, który dołącza do waszego rostera. Ktoś fajnie tutaj na czacie zwrócił uwagę, że na przykład KSW wielu zawodników z Bałkanów ściąga i taki Zdrawkowicz pokazuje, że jest zawodnikiem, który może wejść do organizacji z wielkim przytupem i pokazać jakość. Wy macie taki kierunek, mam wrażenie, obrany właśnie wschodni i Ukrainę. Natomiast czy macie też jeszcze jakieś inne kierunki na celowników, które warto uderzać, żeby tam ściągać zawodników o dużym potencjale, natomiast jeszcze nieznanych szerszej publiczności? Bo wiadomo, że pod kątem finansowym to będzie łatwiejsze, a też można im zapewnić, że ta promocja może być na innym poziomie troszeczkę, aby być może być furtką do zachodnich, powiedzmy tak, organizacji.
Na pewno cały czas jest Kazachstan. To już było grane trzykrotnie w przypadku rywala Formeli, w przypadku rywala Czarko Aleksiejczuka. Teraz będzie reprezentujący Bahrain Magomedow. Jest zawodnik z Azerbejdżanu. Gdzieś tam mamy w planach jednego chłopaka z Kirgistanu, który też gdzieś tam puka do naszej organizacji. Całkiem możliwe, że całkiem niedługo będziemy ogłaszać jego transfer. Ja wychodzę z tego, Maśku, założenia, że jeżeli zatrudniamy kogoś za granicą, to niech ten obcokrajowiec jest dwa razy lepszy niż każdy Polak, brawo, który może być tutaj na karcie walk, nie? Ja nie chcę powiedzieć, że niestety, ale rywalem Jasia Ciepłowskiego w Pile będzie zawodnik z Brazylii. Z fajnym rekordem, bardzo zdolny, ale to nie jest, że ja stwierdziłem, że zadzwonię akurat do Hiszpanii, tam gdzie on trenuje, i stwierdzę, że zatrudnię chłopaka z rekordem kilku walk zawodowych, tylko w Polsce nikt po prostu się nie chce bić z Jasiem Ciepłowskim, więc no, ja muszę po prostu sięgać po to, żeby dać mu sportowe wyzwanie, ale żeby to też miało ręce i nogi, więc jeżeli jest ktoś, kto jest za granicy, tak jak ostatnio Kuń Szybajew, który jest lepszy niż każdy z Polaków, którego mam w organizacji, to ja chcę go zatrudnić, ale jeżeli mogę dać walkę Rzepeckiemu, Duńskiemu, Ostrowskiemu, Sosnowskiemu i te walki was grzeją, wy o tym mówicie, wy możecie zrobić łączenie z jednym, możecie łączenie z drugim, ja mogę zrobić z nimi wywiady, zaprosić ich na jakiegoś live'a na Instagramie, podpromować trochę wydarzenia, przy okazji przyjdzie za nim 50 czy 100 kibiców na galę, to ja nie będę się bawił w organizację międzynarodową, bo być może my 3 lata, 4 lata temu byliśmy w miejscu, z którego teraz uciekamy, czyli robimy po prostu polsko-polskie zestawienia, a to całkiem przypadkiem łączy się z najlepszymi galami w ostatnim czasie, które organizujemy, nie? Także chciałbym, żeby wszyscy kibice mieli pewność, że jeżeli zatrudniam kogoś z zagranicy, to jest to ktoś, kto musiał na tej karcie walczyć, bo żaden z Polaków nie mógł, albo oceniam, że ten chłopak po prostu jest lepszy niż Polak, który akurat na przykład nie dałby takiego oporu, nie postawił takiego oporu zawodnikowi, do którego go zostawię. Poczułem spokój po tej rozmowie. Już nie muszę brać aszwagandy. Jestem wyciszony, jestem spokojny, zrelaksowany. Jest dobrze. Chcieliśmy zbadać, jak wygląda sytuacja w organizacji FEN, ale chyba jest stabilnie, ale już nie chujowo, tylko jest dobrze, jest dobrze. Także, nie, także... no słuchajcie, jest dobrze, no wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest dużo tematów do ułożenia jeszcze, wiecie, to jest naprawdę, mam mnóstwo pracy i ja wiem, gdzie byliśmy 2 lata temu i wiem, co ludzie o nas mówili, pisali i tak dalej. Nie wszystko było prawdą, ale z częścią musiałem się zgadzać, z częścią zgadzam się dopiero w jakimś czasie. Widzę, że robimy ostatnio kawał dobrej roboty, aczkolwiek są rzeczy, które trzeba poprawić. Nie? I to, że mam jednego mistrza w 8 kategoriach czy 7 kategoriach, no to ja to wiem. To nie jest tajemnica dla mnie, bo ja mam na to plan od dłuższego czasu, więc my sobie te wszystkie dziury fajnie połatamy. Nie chcę powiedzieć, że będziemy mieli samych mistrzów polskich, na pewno nie będziemy hodować mistrzów, więc jeżeli któryś z Polaków przegra z którymś zawodnikiem z zagranicy, no to nie chcę powiedzieć, że będę się bardzo smucił z tego powodu, no ale to też dla organizacji nie jest na rękę, jeżeli mistrzem nie jest chłopak, który może przyjechać do studia, czy do was, czy do Polsatu, pogadać, udzielić wywiadu, a jest ktoś z, nie wiem, Kazachstanu, to nie potrafi po angielsku mówić. No, przecież to jest oczywista sprawa, my patrzymy też na aspekt finansowy, biznesowy, jakiś tam medialny i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, słuchaj, na spokojnie, my robimy swoje, jeżeli my zrobimy 8 gal w tym roku, to na koniec roku będziemy mieli znowu 5 zawodników, takich jak Jakimenko, Magomedow, Ciepłowski, Szewczyk, którzy będą zaraz stanowić o sile w ogóle naszej organizacji, być może nawet polskiego MMA w jakimś tam węższym zakresie, także jestem o to spokojny. To my też jesteśmy spokojni. Nie będziemy reklamy robić, że jesteśmy bezpieczni. Dałem jeszcze tylko pytanie, Kuba, na koniec, tak albo nie. Czy ty już wiesz, gdzie będzie walczył Kasper Formela? Czy masz takie informacje? Oczywiście, że wiem. No okej. Okay. To zlikuj, bo on nam zlikuje, tylko jak ty powiesz pierwszy, to zlikujesz, będziesz takim złośliwym, wiesz... Szefem, znaczy, pierwsza literka. Tak, pierwszą literkę, tak. Wystarczy, że będzie jedna literka i będziecie wiedzieć już, o co chodzi. Nie, no słuchajcie, to są jakieś tam rozmowy, które się odbywają już poza mną. Ja mogę wam mówić dużo rzeczy, ale jakieś takie nasze rozmowy wewnętrzne są rzeczy, które muszą mieć gdzieś tam pisze. Także no, nie jestem uprawniony do tego. Jakbym był złośliwy, to bym wam powiedział, byście mieli dosa, aczkolwiek no, to jest, to byłoby nie w porządku, a nie chcę tak zaczynać swojej kadencji, może tak. A tam wiesz, za chwilę będziesz tak robił. Każdy nie, się, no, każdy się psuje. Każdy się psuje przez ten biznes w pewnym momencie, także słuchajcie, spokojnie, czasami Kuba. Czasami będzie poddymione, no także to jest normalna sprawa, ale akurat nie w przypadku Formeli, któremu nie chcę psuć gdzieś tam biznesu, bo mocno za niego trzymam kciuki i wierzę, że będziemy kiedyś musieli wstawać o 2:30 w nocy, żeby go obejrzeć. Dobrze. Jakub Borowicz, tu się nie pomylę, prezes organizacji FEN, był dzisiaj z nami. Kubo, dziękujemy serdecznie za ten raporcik, co się działo, bo taki spokojniejszy weekend, to stwierdziliśmy, że warto porozmawiać, parę spraw uporządkować, natomiast
Jest dobrze, no jest chyba dobrze. Czekamy na kolejne wydarzenia, to nadchodzące, no i ten pojedynek w czerwcu, bo fantastyczna walka pomiędzy Rzepeckim a Duńskim też przed nami. Także dziękujemy za dzisiaj, Kuba, i pozostajemy w kontakcie. Panowie, trzy koszuleczki dla was czekają. Pamiętam o was, będę w Warszawce, postaram się jakoś przypomnieć gdzieś tam, Maćku, kopiemy się. No przecież ja specjalnie się po to łączyłem, żeby ci o koszulkach przypomnieć. Co ty myślałeś, że ja tak zadzwoniłem, żeby wiesz o Fenie rozmawiać, jak Gali nie ma? No. Domyślam się, że nie, ale ja słowa dotrzymuję. Dzięki panowie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, Kuba Borowicz. Ale powiało takim spokojem i nutką świeżości, nie? Naprawdę. Tak, tylko że wiesz, no tak jak, bo Kuba jest świadomy tych spraw. No, jakby nie udaje, że, no nie wiem, sytuacja z wakatami tylko poza jedną kategorią, no to jest sytuacja trochę patologiczna, no bo nie możemy tego ukrywać, że jednak jeden mistrz na tyle kategorii, no natomiast te odejście, o których on wspominał. Piotr Kuberski odchodzi. Kończy się kontrakt Czarkowi, kończy się kontrakt Kasprowi Formeli. W kategorii ciężkiej sytuacja jest ciężka i trudna, bo mało nie zawodników jakościowych, nie tylko w Fenie, tylko na całym świecie. Po prostu to jest kategoria bardzo specyficzna i te skrajne, i te niskie też. No, kategoria Kogucia jest okej, okay, mają dwóch pretendentów, no ale jeden być może za chwilę ucieknie. No i dają mu szansę po koleżeńsku kategorii niższej, ja się musi czekać i tuż też jest wakat. No i to jest taka... Ale wiesz, ale to chodzi o to, że to jest takie ze strony Kuby fajnie, bo właśnie granie w otwarte karty i przede wszystkim pokazuje, jak chce temu zaradzić. W sensie takim, że okej, jest problem i tak dalej, ale mam plan i tak, żeby to zrobić. No i wydaje mi się, że taka ta prezesura nowa, fajnie naprawdę to wygląda, bo jest nutka świeżości, raz z tymi zmianami i tak dalej, takimi smaczkami odnośnie tych walk i naprawdę wydaje mi się, że tutaj fajny ruch poczyniła organizacja FEN, no i Kuba nam się rozwija. A ja sobie tak pomyślałem, jak już kończyliśmy rozmowę teraz no. Z Kubą, że kurde, musi coś tam się wreszcie spieprzyć, bo ostatnio co się z Kubą łączymy, to zawsze jest miło i zawsze chwalimy. Oczywiście nie życzę tego absolutnie FN-owi, ale faktycznie tak nasze rozmowy w ostatnim czasie wyglądają, że raczej jest możemy film. Mówić o samych pozytywach. Tak, trzeba go tu wziąć do tego. A rok temu było inaczej. I Albert mu pokaże, jak Canelo szufladę wkłada. O. I będzie się działo. I wtedy odczuję ból jestem. Związany ze światem MMA. Panowie, Kacper Formela. To jest wątek, który trzeba poruszyć, bo odejście. Ja próbowałem się z Kacperem skontaktować, natomiast Kacper po prostu mówi, że chce rozmawiać. Ja nie będę zdradzał całej treści rozmowy, natomiast Kacper powiedział wprost. Porozmawiamy w niedalekiej przyszłości, jak już będą konkrety. Także szykuje się coś grubego, dużego i jakieś ogłoszenie. Nie wiem, no to kwestia jest subiektywna, czy coś dużego, no bo to jest ocena każdego indywidualnie, czy to będzie coś dużego, czy nie. Natomiast no, kazał się chwilę wstrzymać i że coś jest na rzeczy. Jak wystawiacie i jaka to może być organizacja, waszym zdaniem? Ja to mówię KSW, no jakby KSW no i tak. Maj to by było Maj. Chyba najrozsądniejsze, tym bardziej, że jest w przygotowaniach. To tak śmierdzi. Jakbym miał postawić, no to jakieś tam kupkę pieniędzy, to chyba jednak KSW bym postawił tutaj. No bardzo bym chciał zobaczyć Kacpra w UFC, żeby to był kontender, ale jak będzie Kacper w kategorii 6-6 tutaj w organizacji KSW w maju, to wydaje mi się, że też będzie co oglądać i będzie naprawdę też fajnie, ale no, nie ukrywam, że liczę, cały czas wierzę, że on w końcu będzie w tym UFC. No ja tak samo, bo to mówiliśmy o tym, nie pamiętam, czy tydzień temu, czy dwa. Z Czarkiem. Tak, no właśnie, że jakby to KSW nigdy nie ucieknie, tak to ujmę, i gdyby spróbować kontendera i nawet się od niego odbić, to KSW dalej będzie, że tak powiem, oferta na stole, no ale faktycznie ten maj się klei. Zobaczymy. Ktoś na czacie pisze Bartek 98, Formela versus Villa, KSW 90. 4. No, obejrzałby. No to zapisuję, odnotowujemy, bo czytam do tego czat, bo być może ktoś coś wie. Nie, to Bartek chyba tak sobie strzela, ale Bartek pisze potem Szymański Kazieczko, KSW 94. Tak stawiam, dałem już dwa zestawienia. Widzisz, Bartek jest sprytna bestia. Malika Traore natomiast zaznacza, pan Borowicz bardzo sprawnie i przejrzyście uplastycznił sytuację FEN. Skurwinox pisze, FEN od czasu przejęcia sterów przez Borowicza mocno zyskał i raczej jeszcze zyskiwać będzie. FEN w końcu ma szansę stać się tą drugą siłą w Polsce, za co się po prostu brawa należą. Ja też uważam, że taki spokój się przydaje organizacji, żeby sobie po prostu budowała swoją pozycję bez ciągłych dramek i awantur dookoła i rywalizacji, nie wiem, na przykład z KSW, bo to najmniejszego sensu nie ma. Próbujemy się łączyć za momencik z Arkiem Wrzoskim, który jest w Tajlandii.
Tak, tak. Tu mi wydawca dzisiaj naprawdę działa, nie? Stary, powiedział, że jeszcze chwileczkę, że łączymy dzisiaj się. Dzisiaj na razie bez fuck-upów. Może stos. Z Markiem Samociukiem, bo są w Tajlandii, natomiast no, bardzo mnie ciekawi ta podróż Arka Barek z jednego miejsca w drugie, a wiadomo, że zbliża się też pojedynek z Arturem Szpilką. Natomiast zanim przejdziemy do kolejnych tematów, to ja wrócę jeszcze do UFC. Jednak a czekaj, mogę cię zapytać najpierw, możesz. Czemu mamy dzisiaj Janka na planszy? No bo właśnie, bo jest jeden temat dotyczący Janka, ja Jankowi nawet dwa tematy. Bo tak naprawdę pierwszy, najważniejszy i najistotniejszy temat to jest operacja kolejna Janka Błachowicza, która już się odbyła. Janek Błachowicz przechodzi drugą operację barku. Życzymy dużo zdrówka i żeby ten powrót do zdrowia był mocny, był solidny. Także to jest post Janka Błachowicza już po operacji, dodatkowo naprawione przegrody. Drugi wątek. I tutaj, jeśli jesteście ekspertami w mediach społecznościowych, to możecie pomóc Jankowi, chociaż on ma już podobno mocnych gości w tej materii. Jankowi Błachowiczowi ktoś skakował konto. Nie będę pokazywał, jakie tam materiały wpadają, bo materiały są grube. Natomiast ponad 600 tysięcy obserwujących Janek Błachowicz ma w mediach społecznościowych na Facebooku i konto na razie zostało przejęte i jest kontrolowane w sposób niecenzuralny, że tak to określę, bo naprawdę już coraz grubsze tematy tam wpadają. Oby nic się z tym kontem nie stało i oby Jankowi się udało odblokować to konto. I temat trzeci to jest trochę powrót do przeszłości w naszym studiu, bo rozmawialiśmy na ten temat i potencjalnej walce z Tomkiem Adamkiem i o ten temat Janek Błachowicz został zapytany w rozmowie z Arturem Mazurem w Klatka po klatce i padł taki cytat Błachowicza w Klatka po klatce. A jest, nie było tak długo, wiesz, prowokowałem specjalnie, natomiast był pod palcem ten cytat, Kuba jest dzisiaj w reżyserce, naprawdę czujny, jak Tommy Lee Jones ściganych, będę, Błachowicz klatka po klatce. Najpierw musi być ktoś chętny, kto to zrobi, muszą paść propozycje konkretne, jest furtka, żeby coś takiego zrobić. Każdy jest kowarem własnego losu, ja mam bardzo dobrego menadżera, który dba o nasze sprawy, czyli... Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli jeśli by coś miało być na rzeczy, jeśli by faktycznie propozycja była konkretna, to być może dałoby się coś takiego zrobić. Nie wiem, na ile to możliwe, natomiast no tak pozostawił sobie pole do dyskusji na ten temat Janek Błachowicz. No też pewnie tak. Znaczy, no, ja uważam, że tak, to jest zależne od stanu. Nie zabiło zdrowia. Mi szybciej serce, jak to usłyszałem. Nie odebrałem tego, że tak, na pewno to jest do zrobienia. Moim zdaniem no, to jest taka wypowiedź, wiesz, dobra PR-owo. Taka, że ta furtka jest. Że jak ktoś o tym myśli, to może myśleć intensywnie. Tak, a jeżeli tej furtki może jednak nie ma, bo albo nie wiadomo, to się okaże i tak dopiero za pół roku czy za rok i będzie można powiedzieć, że furtka była, ale zamknięta. Także no moim zdaniem to jest tak, wiesz, sprytnie podsycane, ale no nie powiedziałbym, że tutaj usłyszeliśmy jakieś, nie wiem, coś przełomowego i że jesteśmy bliżej tej walki. Ja tak z rezerwą dalej podchodzę. No ja wiem, no to wiesz, to twoja narracja. Musisz trzymać się tej narracji cały czas konsekwentnie. Natomiast ja cały czas, wiesz, będę podsycał swoje. Jak znajdziesz wypowiedź w drugą stronę, też chętnie ją przeczytam w programie. Możemy przygotować i nasz realizator to oczywiście... Nie, bo ja tylko przypominam, że ja rozmawiałem, nie wiem, do takich rzeczy, gdzie coś było niby na rzeczy, coś się działo. Ja pytałem Martina Lewandowskiego na początku zeszłego roku, czy na Narodowy toczą się rozmowy z Asią Jędrzejczyk. Tak, toczą się rozmowy z Asią Jędrzejczyk. No i wiesz, dlatego na spokojnie. Konopnicki w ogóle mnie pojechał. Zaczekajcie, ja przeczytam ten komentarz. Bo on był dobry. To, że mógłbyś świecić łysiną. Ale dobra, tam? Nie psuj. Konopnicki. Hiena przez CH w ogóle. Słownik. A może hiena... to jest taki dodatkowy wyraz pogardy? Możliwe, no bo ty też jest z małej. Chociaż tutaj to może klawiatura, bo i polskich znaków niekiedy nie ma. Pisz tak. Hiena, ty się nadajesz do świecenia łysinką w blasku księżyca nocną porą, a nie do zadawania pytań poważnym personom. W ogóle Kirym. Nie? Nocną porą? Personą. Dobra, dobra. I teraz dodaję Konopnicki. Czekaj. Zawsze mnie rozwala, jak Jano mówi o swoim menadżerze tak oficjalnie, jakby nie był jego żoną. Albo nie jest. No nie, żoną nie jest. No ale wiesz, chodzi o partnerkę. Nie? No, ale generalnie faktycznie tutaj ta, jak zerkniesz na końcówkę, powiedzi, mam menadżera, który dba o mnie, aby było jak najlepiej. No, dziwne, że mnie dbał, nie? Bo to jest menadżer. Dobra, mamy Arka Wrzoska na łączach. Znacie gościa?
Znam... O, jest i on. Jaki? Ale ty! Ale to taki opalony! Wleciał burak, jest! Czy to jest opalenizna z Miami, czy to jest opalenizna z Tajlandii? No Zakopanego! Która lepsza? Tak, naprawdę, może się to wydawać śmieszne, ale jak byliśmy w Zakopanem, to się spaliłem podczas jednego wyjścia w góry i chodziłem czerwony przez 3 dni. Także możliwe, że Zakopanego. Nie, ja myślę, że... Marek, gdzie jest Marek? No słucha nas, to może przyjdzie zaraz. Jak chcesz Marka? Ja myślę, że na Pattaji coś było grane i po prostu... Marek jest na Walking Street został. Marek, dobra, ja będę miał pytanie do Marka, natomiast Arek... Marek, chodź do nas. Marek, chodź. Marek, jedno pytanie ma. Marek, wiesz, końskie kopyta ma, on tam ma co robić w Tajlandii, bo naprawdę ma się tam pokopać może, nie? Bo ma grube Marek takie ma nogi. Marek ma takie ma nogi, Marek. Nie no, ale powiem wam anegdotkę, a jeśli chodzi o Marka nogi, no to właśnie chodzi mi tutaj prawie codziennie na taki masaż niedaleko. Właśnie niby foot massage, ale to tam parę rzeczy masują. Nie pójdzie to dobrze w świat, to się źle zestarzeje. Marek jest zadowolony. Cicho, dajmy mówić Arkowi. Arek, dobrze, dajesz. Te masażystki, które Marka nogami się zajmują, bo na tym polega ten masaż, to naprawdę śmieją się co 5 minut z Marka. I jedna nie jest w sobie w stanie dać rady z jego udami. Także co by było na tym Walking Street, to możemy się tylko domyślać. Ma Marek duże kopyta, naprawdę. Ma takie wielkie. Ja mam pytanie, Arek, bo dobra, teraz przejdźmy do spraw poważniejszych. To teraz zmienimy trochę ton dyskusji. Nadchodzi pojedynek z Arturem Szpilką, o którym dzisiaj trochę porozmawiamy, też porozmawiamy o tych przygotowaniach. Natomiast ja się zastanawiam, czy ty trochę się nie obawiasz o te ciągłe podróże? No bo tak jak już wspominaliśmy, był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, potem powrót do Polski, teraz Tajlandia, kompletnie inne strefy czasowe. Czy w ogóle nad tym się zastanawiałeś, jak to wpłynie na twój organizm w tak krótkim czasie i czy to się troszeczkę na tobie może źle nie odbić? Tak, myślałem o tym, wiesz, ten wyjazd do Stanów był trochę, podczas tego wyjazdu zmieniłem jego charakter, bo miał to być wyjazd wakacyjny po poprzedniej walce, bo ja miałem później walczyć z Arturem i no przenieśli tą walkę finalnie na 11 maja i co, no i stwierdziłem, że no to jak już jadę do tych Stanów, to tam sobie będę mocniej trenował, no bo też przed wyjazdem mocno trenowałem i tak, myślałem o tym właśnie będąc w Stanach, bo w Stanach przyznam szczerze, że ten jetlag pierwszy raz w życiu mnie jakoś tak dopadł, kurczę, tam się nie wysypiałem. Ale już jak później wróciłem do Zakopanego, było okej, bo przyjechałem, ja wróciłem w niedzielę ze Stanów, o 14 przyleciałem, a o 18 już byłem w samochodzie do Zakopanego, także no, mało czasu miałem na odpoczynek. No i zastanawiałem się, jak to będzie z tą Tajlandią, tylko że wiesz, ja tu też do tej Tajlandii nie przyleciałem na 10 dni, tylko na miesiąc. Także ja teoretycznie mam tutaj czas się zaaklimatyzować, siedzieć, trenować, ale ja już tak naprawdę po 3 treningach jestem zaaklimatyzowany, także już w ogóle o tym nie myślę, jestem w dobrej formie, dobrze już kondycyjnie znoszę treningi. No przyznam, że pierwsze 2 dni były ciężkie, ale dzisiaj już był za nami 4 i naprawdę dobrze te treningi znoszę. Także wydaje mi się, że bez problemu sobie będę już do końca przygotowań radził z tym, a po powrocie z Tajlandii raczej też nie powinienem mieć w Polsce problemu. Za chwilę, Patryk, się dam głos, jeszcze jedno pytanie. A jak jest w twoim wypadku? W którą ty stronę znosisz gorzej jetlag? Bo to też jest historia dosyć indywidualna, że niektórzy właśnie latając na wschód gorzej sobie radzą, niektórzy na zachód. A ty miałeś w krótkim czasie loty i w tę stronę. Póki co miałem problemy tylko w Stanach. I to też pierwsze parę dni. Takie problemy, że po prostu kładłem się z innymi spać, a wstawałem o 5 rano czasu amerykańskiego i nie mogłem dalej spać. I to był chyba taki jedyny problem. A tutaj w Tajlandii w ogóle nie mam problemu ze spaniem i nie miałem w Zakopanem w ogóle problemu ze spaniem, ale na treningach miałem problem. Może to też przez wysokość. Dużo czynników, ale finalnie czuję się naprawdę dobrze, więc myślę, że to wszystko, ten Zakopane, ta wysokość, to inne powietrze, to mi tylko na plus zadziałało. Jasne. Radek, pewnie zaraz o to Tajlandię to cię będzie... Arek. Jezu, tak, o Radka, bo tak. Radka chce zaraz zapytać między innymi. Przyjdzie zaraz, Arek do studia, to wyjaśni. Zaraz cię będzie na pewno o Tajlandię maglował, natomiast jestem ciekaw, jeśli chodzi o to ATT, czy
ktoś musiał się, że tak powiem, za tobą wstawić i ci pomóc z wejściem na matę, no bo tam słyszałem od, na przykład od Gamera, że jest taka polityka, że jak są zawodnicy z niewielkim rekordem, to na przykład jest ciężko wejść na treningi. Na przykład, że Radek Paczuski kiedyś miał taki problem, że on wtedy był jeszcze debiutantem albo miał jedną walkę i nikt nie wiedział, jakby, jaki ma dorobek jako kickbokser i nie mógł na przykład tam trenować. No tak jest i nie ukrywam, że no tak, no, wkręciła mnie tam Asia Jędrzejczyk, bo do niej napisałem, czy mógłbym wpaść na trening, ale ona mi od razu powiedziała, że będzie ciężko, ale się postara i stanęła na wysokości zdania, bo dostałem, że tak powiem, zielone światło na to, żeby tam przyjść i natrenować. I właśnie jest tak, jak mówisz, zupełnie Radek miał problem się tam dostać, ale Radek też miał trochę pecha, bo to było w COVID-zie, a w COVID-zie w ogóle mieli taką politykę, że tylko zawodnicy UFC tam mogli trenować. A teraz wydaje mi się, że ja i Robert Truchała to byliśmy w ogóle jedynymi chyba zawodnikami na macie spoza Bellatora i UFC. Także tam bardzo dużo ludzi trenuje i to są tylko zawodnicy Bellatora i UFC. Natomiast co, no ja tam zrobiłem trening, akurat trafiłem na trening zapasów i po tym, jak Asia się za mnie wstawiła, to już później trenerzy sami mi powiedzieli, że mogę przyjechać następnym razem sobie potrenować. Na pewno też będę jeszcze się wcześniej skontaktował z kimś, żeby o mnie przypomnieć. Ale no myślę, że jest taką fajną furtkę sobie otworzyłem tym byciem tam na treningu i też poznałem fajnych ludzi i z fajnymi zawodnikami trenowałem. Także no jest tak, jak mówisz, mogę potwierdzić. Nie jest łatwo. Okej, a jeśli masz nazwiska jakieś wspomnieć, z którymi udało się trenować, no bo jeśli faktycznie po treningu zapasów Arek Wrzosek dostaje rekomendację, żeby przylecieć, to dobrze, że nie było treningu streamowego, bo byś dostał zakaz przylotu. Nie wiem, czy miało to związek z moimi umiejętnościami zapośniczymi, chociaż no wydaje mi się, że sobie radziłem. Ja trenowałem cały trening, robiłem z Augusto Sakajem. Bo to pewnie kojarzy się gościa, nie? Jasne. I właśnie z nim trenowałem sobie i spoko było. No to dobrze. No to fajne pewnie. Akurat można powiedzieć, że rzeczy były robione pode mnie, bo wszystko, co robiliśmy, to praktycznie z trenerem Robertem przerabiamy. No nie co trening, ale bardzo często. A jak patrzysz teraz na wyprawę tam do ATT, to zamierzasz wrócić? Czy to był taki jednorazowy wypad, czy jednak do następnej walki planujesz też również przygotowywać się tam w Stanach? Nie, no tak. No, na pewno już przed, myślę, jeśli zostanę z powrotem przyjęty, oczywiście to bardzo chciałbym tam już na dłużej przyjechać, potrenować, no bo nie ukrywam, że no, samo przebywanie, nawet samo od samego początku treningu, sama rozgrzewka to była dla mnie wielka taka ekscytacja, nobilitacja i takie skupienie od początku. Także myślę, że przebywanie w takim miejscu to bardzo dużo wnosi, bo jesteś skupiony 2-4, no przez całe półtorej godziny treningu, już tam dwie. I tak, no myślę, że taki wyjazd by mi, jeśli będzie możliwy, to na pewno mi dużo da przed kolejnymi walkami. Myślę, że tak, chciałbym tam się przygotowywać i może zostać niedługo memberem American Top Team. Nawet koszulkę. Koszulka najważniejsza, nie? Ale z koszulką to też nie było tak łatwo, nie? O! No. Ale co, nie ma sklepiku, czy musiałeś od kogoś dostać po prostu z szefostwa? Chciałem kupić, ale okazało się, że nie ma czegoś takiego tam i koszulki są przeznaczone dla zawodników i jakąś tam byle jaką dostałem z magazynu. Ale jest, no wiesz, no jest łup cenny w twojej kolekcji. Ja chciałbym zapytać o Tajlandię, bo Tajlandia wyjazd na kilka tygodni. Wiedzieliśmy, że z dobrymi kickbokserami, natomiast i swoim trenerem jesteś na miejscu, bo widzieliśmy i Marata Grigoriana, widzieliśmy oczywiście Nika Hemersa, jeśli się nie mylę, w twoich mediach społecznościowych. No właśnie, jak ten kemp tam wygląda i czy to jest kemp oparty na cały czas w holenderskiej szkole kickboxingu ze swoim trenerem, czy jednak też współpracujecie z lokalnymi trenerami? I jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Tajlandię, z zawodnikami kategorii ciężkiej? Bo mnie to zawsze intryguje, bo nie jest to miejsce, gdzie tych zawodników z wyższych dywizji masz wielu. Zazwyczaj to są te kategorie zdecydowanie niższe. Dlatego też się zastanawiam, z kim tutaj na co dzień pracujesz. Wiesz co, no nie ma, nasz wyjazd do Tajlandii nie ma nic wspólnego z trenowaniem Muay Thai. Po prostu tutaj Marat ma walkę na One za tydzień. Jedziemy na tą walkę, oczywiście w Bangkoku ta gala się odbyła. I korzystając, no i zawsze przed Marata walką, jak walczy gdzieś tutaj w Azji, a najczęściej walczy w Azji, cały team przylatuje na jakieś właśnie 3-4 tygodnie przygotowań. Z uwagi na to, że prawie nam się, no może nie prawie się zlewają, no bo to jest ponad miesiąc różnicy, ale no mniej więcej w tym samym czasie z Maratem walczymy, to tutaj Nick powiedział, żebyśmy zrobili cały obóz, który pewnie zrobiłbym w Holandii. Także przyleciałem tutaj, Nick specjalnie jeszcze dla mnie dłużej tutaj zostanie,
no bo wcześniej po walce Marata by wracał. Do tego ściągnęliśmy, znaczy Nick zabrał ze sobą dwóch chłopaków, znaczy nie takich chłopaków, no bo przyjechał Filip Verlinden, i który mi też wcześniej pomagał w przygotowaniach do walk, i przyjechał taki Jeremy, chłopak od niego 20 lat, 120 kilo, bardzo mocno bije i się bardzo mocno z nim biorę na treningach. I on, takie przygotowania mi są bardzo potrzebne. Do tego jest Marek ze mną, to wiadomo, co z Markiem robimy. Zaraz będzie trener Jocz, do nas przyjeżdża zaraz po walce, od razu z Paryża do nas leci, z KSW, z takim Kasprem, kolegą klubowym, on też tam waży 125 kilo. No i tyle, no i trenujemy tylko, my trenujemy sami, nie trenujemy w ogóle z żadnymi, no bo tutaj jesteśmy w gymie Firetex i ogólnie w tym gymie jest bardzo dużo zawodników. Tylko że oni trenują wszyscy jakoś chyba o 9 rano, jest taka grupa, a my trenujemy o 11 sami. Już nikogo nie ma na sali, tylko nasz team. Także my jesteśmy tutaj w 10 osób, jeszcze jest taki Figi, on walczy na, będzie w Glory walczył niedługo i no. No i tyle, Erol się odgrażał, że przylecił, bo jest we Dubaju, ale na to nie liczymy. No ale mówię, no takich osób ponad 100 kilo, no to mam na tą chwilę 3 do trenowania i Marek zaraz będzie, i przepraszam, Kasper zaraz będzie. I do tego z Markiem jeszcze chodzimy na wieczorne grupy brazylijskiego jiu-jitsu. Tutaj taki trener z Rosji prowadzi te zajęcia. Jest czarnym pasem i to takim naprawdę dobrym, bo Marek z nim robił. Także sobie robimy do tego jiu-jitsu, a zaraz będzie trener Jocz, już będziemy jechali to, co jechaliśmy do tej pory. No to fajnie, to brzmi dobrze, bo ja byłem ciekawy, jak wygląda to, jeśli chodzi o zawodników kategorii ciężkiej, ale jeśli mówisz, że nawet Filip Verlinden, czyli ten belgijski Red Bull, belgijski ból, pojechał tam razem z wami, to jest doświadczony oczywiście kickbokser kategorii cruiser głównie, natomiast no też umiejętności dosyć spore. Jeszcze ten Kasper Paczulski, bo to pewnie o Kaspera Paczulskiego tak. Chodzi z Unika, to też kawał byka, no to będzie z kim porobić. No to fajnie to wygląda. Maro. Marek Jetlag cały czas na jetlagu. Właśnie, to na koniec ja mam pytanie do Arka. Wiem, że oglądasz, chodź do nas. Jetlag. Czy dużo kopiecie, Arku, w Tajlandii? No ja w ogóle dużo tak, no nadrabiam zaległości z kopnięć, jeśli chodzi o kopnięcia, to nadrabiam tutaj zaległości, ale no nie zdradzając, co ja tu nic bym nie zdradził, jak powiedział, że kopię pod tą walkę. Natomiast no, robimy wszystko i Nick to jest też taka osoba, która bardzo dużo widzi, ma kurczę, no styczność z MMA niedługą, a naprawdę dobrze sobie radzi jako trener MMA i pomimo, że nie ma pojęcia za dużego o zapasach i parterze, no to robimy dużo rzeczy, które naprawdę mi się w MMA przydadzą, szczególnie podczas tej walki. Jakoś po prostu widzi, analizuje i wymyśla coś swojego i to naprawdę fajnie działa. Także no, robimy dużo wszystkiego. No, dużo z wszystkiego pod specyfikę mojego przeciwnika, bo to każdy się może domyślać, co robimy. Okej, okay, to ja teraz pociągnę ten temat, bo nawiązywałem tym pytaniem, jeśli chodzi o kopnięcia, do wypowiedzi Artura Szpilki o pojedynku Michała Materli z Piotrkiem Kuberskim. I Artur Szpilka wyraził tam straszne zdziwienie, jakie spustoszenie potrafią niskie kopnięcia zdziałać w pojedynku na zasadach MMA, nawet jeśli nie chodzi o stricte zawodników kickbokserskich, jakim był Piotrek Kuberski. I on naprawdę tam zrobił wielkie oczy, opowiadając o tym pojedynku. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć tę wypowiedź Artura Szpilki na temat tych niskich kopnięć, no bo to też jest trochę powiązane z waszym pojedynkiem. No, mam wrażenie, że Artur jest raczej świadomy tego, jakim typem zawodnika jest Arek Wrzosek i że Arek Wrzosek może kopać jeszcze mocniej w tym pojedynku. Nie wiem, czy się da jeszcze mocniej kopać. To by było ciężkie chyba do zrobienia. Wiesz co, nie wiem, czy widziałem akurat tą wypowiedź, ale no to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Nie ma się co... znaczy, nikt z Ameryki nie odkryje, jak powie, że ja pewnie będę kopał. Artur musi umieć te kopnięcia się, nie wiem, bronić, obalać, łapać, przechwytywać, kontrować. No to jest tak, no taki... Średnia osoba ogarnięta w sportach walki by wiedziała, kto... O, Maruś przyszedł. By wiedziała, kto jaką... No chodź. No, chodź, Marek. Jak się ubrał, to... Ty garnitur, poczekaj, garnitur tajski. Garnitur, dzień dobry. Maro AF, Andrzej Fonfara. Zobacz, jakie zoomy mają w ogóle, to jest cała optyka przygotowana. A, to nie, to u nas w studiu to przygotowali, okej? Okay? Myślałem, że już wy macie, jest taki sprzeciw. To dokończ, Arek, ja mam pytanie do Marka zaraz.
No to w każdym razie co? No tak, no będzie pewnie kopane. Ale wiesz, dobra, a propos twoje, też chciałem powiedzieć a propos taktyk, przygotowywania się, myślenia, kto co zrobi. Artur będzie boksował, ja czy będzie mnie obalał, czy będzie bronił mnie kopnięcia. To każdy wie, zawodnika, Albert jest z wami, to może wam powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Do pierwszej bomby jest w ogóle myślenie o jakimkolwiek planie. Potem już działają instynkty, no i wydaje mi się, że no, tych instynktów u mnie jakoś więcej może zadziałać i no i tyle. No dobra, ale tak zupełnie szczerze, rzucasz takie wyzwanie, bo wiadomo, że jesteś zawodnikiem, który w KSW toczył pojedynki, które miały być stricte kickbokserskie, ostatecznie kickbokserskie nie były, nawiązuje tutaj do pojedynku na Torwarze z Tomkiem Sararą, bo tam trochę parteru zobaczyliśmy. Natomiast tutaj nie ma takiej umowy niepisanej, natomiast ty chciałbyś rzucić taką rękawicę w kierunku Artura Szpilki, czy podejmie takie wyzwanie no grappling, nie ma parteru, nie ma zapasów. Nie, bo to nie chcę mu nic proponować, sugerować, bo to się źle kończy i ja już się dowiedziałem, jak to się kończy i dlatego od tamtej pory naprawdę cisnę z tym parterem. No, Maro, opowiedz, co się wczoraj działo na parterze, to Maro powie, że na ten parter też jestem bardzo dobrze przygotowany. Maro, to teraz pytanie do ciebie. Pierwsze, czat prosi, żebyś pokazał swoje udo. Jakie udo wielkie ma... Dawaj udo, no, dawaj Marek! Marek, dawaj udo, pokaż udo! Staję na krzesełku. Nie, no dobra, dobra. Oje, no jakie to jest udo! To jest, on ma naprawdę nogi. No, a ja przypominam, że Marek zmienił kategorię wagową. Marek był z niższej kategorii wagowej, a poszedł w górę. Ja mam pytanie do Marka. Marek, czy to jest prawda, że ty masz jetlagi nie tylko latając do Stanów Zjednoczonych czy do Tajlandii, ale też do Holandii? Maro wrócił. A proszę, to powiedz. Z żetlagiem w Holandii. Maro nie wie, co to jest. Nie, no z Marka żartowaliśmy teraz na obozie w Zakopanem. A propos, rozmowa była a propos żetlagów i były żarty, że Maro właśnie wrócił z żetlagiem z Holandii, bo pierwszy raz leciał w życiu samolotem, jak wracaliśmy. Bo samochód niestety musiał zostać na miejscu na jakiś czas. I Maro leciał pierwszy raz samolotem i właśnie z tego był śmiech, że ma jetlag. Mareczku, a ty już wiesz odnośnie swojej najbliższej walki, już znasz termin, datę, wszystko wiadomo? Wiesz co, znaczy już mniej więcej coś wiem, nie wiem, ale nie wiem na ile mogę powiedzieć. Nie wiem, rywala znam już. No, to możesz powiedzieć? Co, możesz powiedzieć, że znasz rywala, ale nie mówię. No tak, tak, tak. Rywala znam, oczywiście, a jeszcze co do daty, tam są jakieś no, małe dylematy i tyle. Czyli można powiedzieć, że tym obozem jakby już rozpoczynasz przygotowania do najbliższej walki. Dokładnie. No dobra. No, nawet tak wiesz, połowa przygotowań. O, no to już widzisz, to już nam trochę zdradzasz. Marek, jeszcze pytanie o twoje doświadczenia i jakby przeżycia związane z tym wyjazdem, bo też wiadomo, że latasz za Arkiem, trochę zwiedzając ten świat, no ale też... Tak. Razem z Arkiem zwiedzasz świat, natomiast jaka jest twoja perspektywa na ten wyjazd i jak mógłbyś tak podsumować na razie ten etap krótki w Tajlandii, to jakie największe korzyści widzisz z tego wylotu? Wiesz co, ja czuję po prostu, że jak wyjeżdżam w nowe miejsca i w ogóle jak już poznałem cały team Arka, Nika Hemmersa i tam resztę chłopaków, to czuję, że się dobrze rozwijam, gdzieś tu cały czas swoją stójkę poprawiam, bo nie ukrywam, że w Polsce jest bardziej kładą nacisk na parter i praktycznie od momentu, ile już trenuję, to dużo, dużo, dużo bardzo tego parteru robiłem. No i co, no, a co do Tajlandii, no za krótko jesteśmy tutaj, żeby coś powiedzieć, ale no, przygotowujemy się bardziej pod walkę Arka niż żebym mógł, nie wiem, żebym ja tutaj mógł się jakoś... Dzisiaj Marek, nie. Dzisiaj pierwszy raz przed policją uciekaliśmy nawet na skuterach. No właśnie, Valentino Rossi z Polski. Kto jeździ szybciej na skuterach? No powiem szczerze, że tak od 2-3 dni to Marek zawsze z przodu jest. Jakoś nie wiem, zachowawczo jeżdża, ale... Wydawało mi się, że nie wiem. Dzisiaj na przykład miałem poczucie, że szybko zapierdziałam, a się zgubiłem chłopakom. Nogą przytarłem. No dzisiaj też miałem akcident na skuterze mały. Samochód przyładowałem, stałem 2 minuty, czekałem na właściciela, nie było, to odjechaliśmy. Ojej! Dobrze, po polsku niewielu tajów mówi. Ale dobrze. Ważne, że zdrowi. Uważajcie tam na siebie na drogach. Marku, tutaj nasz dzisiaj aktywny bardzo użytkownik zaznacza, że
Marek tuczony na Podlasiu babką ziemniaczaną, to nie ma żartów. Teraz już wiecie, czemu Jemelianow się zataczał jak dziad pod żabką po tych lołach Marka. No ja, jak zobaczyli ludzie nogę Marka, to się nie dziwię, że Marek tak mocno kopie. Panowie, dziękujemy serdecznie za to łączenie. Widzimy, że humory wam dopisują. Marek, musisz jeszcze na słońce czasami wyjść, bo Arek już trochę opalony, ale może po tym Zakopanem. Ty natomiast jeszcze taka opalenizna właśnie z zimowego Podlasia. Bladziutko, bladziutko. Dlatego liczymy, że troszeczkę słoneczka też witaminki D wpadnie i może więcej energii będzie również, jak się będziemy łączyć kolejnym razem albo widzieć. Życzymy wam dużo zdrówka, dużo spokoju przede wszystkim i owocnych przygotowań do walki i Marka, i Arka, także trzymajcie się przygody Marka i Arka, śledźcie w mediach społecznościowych jednego czy drugiego. Dużo zdrówka dla was, dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Siemano. Na razie. Znakomity duet. Marek i Arek. Ale jaki Arek menadżer? No, Arek ogarnia. Możesz powiedzieć, kiedy, ale nie mów z kim. Mogę powiedzieć? Marek taki stoi. Co mogę powiedzieć? Ej, ale słuchajcie, przed ostatnią walką Marka właśnie z Jemelianowcem pomagałem się Markowi rozgrzewać. I właśnie tak Marek się chyba już zapomniał i tak zaczął mnie kopać tymi low kickami. Mówi, Jezu, mówię, nie mogę chodzić. Kopyta, no. Ojej, masakra. Naprawdę duże te nogi. I to się tak, ja pamiętam, tam go z kategorii półciężkie, bo on był w kategorii półciężkie. I on potem... Nie, słuchaj, on się bił w kategorii... On się w ogóle zaczął w ogóle w kategorii średniej. No tak, ale potem z tej półciężkiej zmienił na tą ciężką i on był taki normalny. Nie był tak zbudowany mocno. A to już nie jest normalny? I potem zaczął łapać te kilogramy. No teraz no, nie wygląda jak przeciętną... Nie, no jest ogromny, jest, naprawdę. On był młody, jak przechodził. I on złapał tego mięśnia. Ja myślałem, że on złapie takiej masy zwykłej, nie? A to wszystko zostało przetransformowane w mięsień i on ma teraz takie wielkie... I to jak kopał tego Jemelianowca, to też odpatrz, bo to takie sztywne te kopniaki. Jezu, to tak boli. To się tak boleć. Nie, no to, i jest tragedia. Ja zwracam na to uwagę, bo to nie jest nic miłego, nic przyjemnego. Ja współczuję tym przeciwnikom, nie? Fajnie to wygląda i dobrze sobie chłopaki razem. W ogóle ktoś zwrócił uwagę, że Marek tak jeździł przy tym Marku i w tej Holandii przecież też był. Nieszczęsny teraz w tej Tajlandii przygody cały czas. No to dlatego samochód został, tak? No dlatego skuterami jeżdżą. Ale najważniejsze, że się dzieje, będzie co wspominać. Fajnie. No i też no, Arek nie ukrywa, jak może wyglądać pojedynek z Arturem Szpilką. I dla mnie nie będzie żadnego zaskoczenia, jak właśnie Artur będzie szukał szybko skrócenia dystansu, żeby przenieść walkę do parteru i tego spodziewa się Arek, a Arek będzie ładował kopniakami. No jakby to jest broń piekielna. Na pięściarzy? Uff. Ja ci powiedziałem prywatnie, jakie widzę zakończenie walki, ale to no, nie będę na razie ten... Nie ujawniasz prywatnie. Nagramy nasze typowania przed i puścimy po. O, możemy tak zrobić. Tak, to się zawsze fajnie sprawdza, ale to tak z dużymi pojedynkami będziemy robić, bo pewnie tak możemy zrobić też przy pojedynku Roberta Ruchały na przykład, albo tak Wilsona Barelli z Marianem. Albo tak jak przed Koloseum robiliśmy. Zapowiedzi takie. No, możemy pomyśleć. Dobra, panowie, będziemy, bo dzisiaj takich tematów wielu nie ma, natomiast jeszcze wracając, bo zauważyłem komentarz bardzo fajny na... A ja ci też wyrwałem z tematu coś, zaczynałeś o UFC mówić, a ja o Janka wtrąciłem. Nie wiem, czy pamiętasz, czy masz to chyba wypisane na karteczce, czy nie? Czy coś jeszcze z UFC zostało? Tak. Tak. Mam. Wiecie co? Bo wtedy było łączenie. Dobrze, że przypomniałeś, bo mógłbym zapomnieć o tym. Jedno ogłoszenie, natomiast takie tylko do odnotowania, jaki ten biznes bywa ciężki i trudny dla niektórych zawodników i jakie przeżywają wzloty i upadki. I chyba taki moment gorszy zdecydowanie w swojej karierze przeżywa Brandon Moreno, bo Brandon Moreno w mediach społecznościowych opublikował kilkuminutowy filmik dotyczący tego, że postanowił zrobić sobie przerwę w zawodowych występach. Wszystko jest związane, że doszedł do takiego momentu w karierze, gdzie wszystko poświęcał na pracę, ale rezultaty nie były takie, jakie by chciał i to było dla niego mega frustrujące. Poczuł potworne zmęczenie od mediów, ciągle zadawane te same pytania, wywieranie presji, no i postanowił, że robi kroczek w bok. Jeśli chodzi o zawodowe występy, chce poczuć raz jeszcze głód do tego sportu i wrócić, jak już będzie gotowy na 100%. To oczywiście też to jest pewnie związane bezpośrednio z tymi wynikami sportowymi, jeśli chodzi o Brandona Moreno, bo był na szczycie. Pamiętamy ten wiralowy filmik, który taki był mocno motywujący, jak zapowiadał kilka lat temu Brandon Moreno.
Moreno, że sięgnie po pas, potem ten pas odbierał, ale przyszło ostatnio dwie porażki z Brandonem Roywalem i z Aleksandrę Pantożą, pojedynki przegrane. Gorszy moment i postanowił sobie zrobić przerwę. Także nie wiem, czy Brandon ogląda Octagon Live, może ogląda, to życzymy Brandonie wszystkiego dobrego i powrotu na odpowiednie tory, ale jeszcze zauważyłem komentarz na czacie od fana K1 Daniela Dziubickiego. Powiedział, że Arek miał problem, bo ktoś napisał na czacie, że wygrywał dwa razy Badrum Harry i nie może wejść do klubu trenować. To faktycznie to brzmi absurdalnie. Daniel Żubicki napisał, bo Amerykanie są totalnymi ignorantami, jeśli chodzi o kickboxing. A my nie możemy być ignorantami, jeśli chodzi o sporty uderzane. Dlatego musimy odnotować jeden sukces z ostatnich dni. Zwycięstwo Kaspra Muszyńskiego na turnieju K1. Pojedynek wygrany z faworytem i pretendentem do pasa mistrzowskiego Grory Stojanem Koprywleńskim w K1 Max i awans do turnieju finałowego. Co za genialna walka. Faktycznie polecam obejrzeć. Zresztą link na Vimeo wrzucił chyba Daniel na swoje media społecznościowe. Pojedynek fantastyczny. Kasper nie był faworytem, natomiast zawodnik z Polkowic ostatecznie górą. I fajny dopisek jest taki. Daniela. Możemy jeszcze pokazać, bo ten dopisek był naprawdę ciekawy, jeśli chodzi o ten wpis Daniela. Panie Kasprze, proszę tego nie zmarnować i nie wylądować za jakiś czas w KSW albo obijać się po fenach, rewoltach, Babilonach. To jest typowy kompleks fana sportów uderzanych, jeśli chodzi o MMA i te odpływy ze sportów uderzanych do formuły wszechstylowej walki wręcz. Natomiast pojedynek... Nie no, trudno się też Danielowi pozdrawiamy dziwić. Wiesz, pomyśl, że teraz dopiero co miałeś na Glory turniej wagi ciężkiej. Daniel to komentuje w Viaplay, jakby tam był Arek. No to zupełnie inne emocje, jeśli chodzi o przeżywanie tego dla kogoś, kto jest, tak mi się wydaje, jeśli się może Daniel mnie poprawi, ale że jest głównie fanem sportów uderzanych, później japońskiego MMA, a dopiero w ostateczności gdzieś UFC i tak dalej. Także absolutnie to rozumiem. Tak jest. No, natomiast odnotowaliśmy. Ogłoszenie, jeśli chodzi o organizację KSW, tutaj chciałbym kilka ogłoszeń ekspresowo rzucić na galę KSW 94, bo ta gala wypełnia się do ostatnich miejsc. Alberta tam nie ma cały czas. Albert czeka na termin walki, także grzecznie czekamy. Przydałbyś się na 94, bo tam dużo hala, duży obiekt i parę biletów by się przydało sprzedać. Jak coś, to jestem do tego. Nie ma tak? problemu. No pewnie. Do Francji to nie pojedziesz, bo wiadomo, że nie. No nie wiadomo. Znaczy no jadę, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej roli. Mało Polaków tam. O tym za tydzień porozmawiamy. KSW 94, ogłoszenie. Pojedynek Michalskiego z Leśko. Bardzo ciekawy pojedynek i tutaj sprawdzian dla Bartka Leśki, czy z kolejnym strikerem, który będzie pewnie ofensywnie wywierał presję, da sobie Bartek radę. Ciekawa walka, Albert, też pod kątem rankingowym, bo tutaj pewnie musisz zerkać na ten pojedynek. Wiemy, że liczyłeś gdzieś na pojedynek też, czy to na przykład z Michalskim, to był pojedynek ciekawy, nie? No, tym bardziej dla mnie to pojedynek rewanżowy, także my się lubimy z Michałem, ale jak najbardziej też również na taki pojedynek jestem otwarty. Tak jest. Pojedynek Filipa Stawowego z Iwanem Witasowiczem dodany do rozpiski KSW 94 to oczywiście kategoria ciężka. W ogóle dobrze, że mam brodę, bo jak nie miałem brody, to wiele osób mówiło, że jak Iwan Witasowicz wygląda, bo brodę już tak nie wygląda. A też Witasowicza też nie lubisz? Witasowicza? No. Nie. Nie, bo dlaczego? Tak mówisz, nie chciałbyś wyglądać jak Witasowicz. No ale Witasowicza Arek nie lubił. Bo Chimaev ma brodę. No. Brodę? Ale nie ma wąsów. pojedynek bardzo ciekawy, Tarkili z Dawidem Karetą w rozpisce KSW 94, także tutaj warto zerknąć na kategorię piórkową. No i walka z Stójkowiczową. Mogliśmy o ten pojedynek zapytać Arka generalnie. Nie? Gleba z Turyńskim, tak? Tak, tak. Patryk Tołkaczewski z Michałem Turyńskim to jest pojedynek dodany do rozpiski. No i to jest fajna walka. Tak, strajkersko zestawiona. Liczyłem, że może Turyński z Głowackim to by był ciekawy pojedynek, natomiast na razie główki nie ma, ale jeśli Turyński przejdzie Tołkaczewski, z którym wygrywa wiadomo w jakich okolicznościach Głowacki, no to później ta walka rysuje się sama. Który najciekawszy z tych dla was? Tarkila dla mnie. Kareta. A, to nudna. Znaczy nudno wybrano, bo jakby takie proste ze schematu, nie? Też piórkowa, dobra kategoria, dwóch zawodników widowiskowo walczących, także też bym tak sportowo stawiał. Tak, wiadomo, że to jest taka ciekawostka, jak pokaże się Turyński, no bo jest bardzo utytułowanym kickbokserem, a niedawno właśnie rozmawialiśmy o kickboksingu, także ciekaw jestem, jak się zaprezentuje na tle Gleby. Mm-hmm. W ogóle polecam wam jeszcze do obejrzenia, jeśli nie oglądaliście, jedną rzecz. Najnowszy vlog Patryka Kaczmarczyka na YouTubie Eko Gwarancja Sport, bo tam doszło w ogóle do sytuacji ciekawej, bo były kręcone nagrywki do trailera
gali KSW94 i Patryk Kaczmarczyk spotkał się face to face z Rupertem Ruchałą właśnie na Florydzie. To jest ciekawa historia z Marcinem Majerskim, operatorem. Nagrywali właśnie gdzieś fragmenty do trailera, także efekty pewnie poznamy w trailerze. Doszło tam do wymiany zdań. Urwane ujęcie było, jak sobie rękę podawali przed, że tam podobno, wiesz, nie podali sobie tej ręki ostatecznie na tym YouTubie. Natomiast fajny w ogóle montaż, także polecam zerknąć. A w ogóle też dojechał do Killcliff Varela. Nie ruszaj się, Patryk, bo przepraszam, się, że to krzesło. I właśnie rozmawiałem z Patrykiem, że właśnie miał też przyjemność sparować z Varelą i Adrian Hamerski też sparował z Varelą, także tutaj przed galą we Francji też się dzieje ciekawie, także wydaje mi się, że też to będzie fajny event. No i przede wszystkim tutaj mocno liczę na naszego Mariana, który jednak z nami się dzisiaj nie połączył. Do fryzjera poszedł i zapomniał. Zapomniał, tak jest. Bo chcieliśmy połączyć się z Marianem, jego decyzją. Marian jest kochany, on jest po prostu kochany. Ale właśnie, jeśli mówimy o Marianie, mam trzy jeszcze fragmenty wideo, które warto zobaczyć. To jedną rzecz, bo to przygotowałem sobie, jakby się Marian z nami łączył. Z trailera KSW fragment i krótka minutka tak naprawdę, czyli 25% tego całego trailera, natomiast krótki fragment tego trailera KSW. Jak możemy puścić, to teraz poproszę. Moi, je pense que c'était vraiment c'était mal vu comme un champion. C'est pas comporté comme un vrai champion pour moi. C'est mon avis personnel. Ja nie pamiętam takiej historii, żeby zawodnik na rozgrzewce doznał tak poważnej kontuzji. To jest zerwane więzadło. Przede wszystkim chcę was wszystkich przeprosić. Domyślam się, co musicie teraz czuć. Chciałbym tylko, żebyście wyobrazili sobie, co ja teraz czuję. Ale obiecuję, że wrócę tu. Wrócę i będę znowu o niego walczył. Tak, to był pewien rodzaj wstydu i czułem się przegrany. Mimo, że nie przegrałem w walce, ale dla mnie to już była przegrana, że nie wyszedłem do niej. C'est un manque de respect, je pense, envers Saladin, envers le public aussi, envers l'organisation. Widziałem, że nie jestem w stanie nic zrobić, a pomimo tego i tak czułem, że zawiodę wielu ludzi. Parce que je pense que la plupart des combattants, quand ils combattent, ils combattent avec une petite ou deux blessures, quoi. C'est sûr. Wiedziałem, że to jest najuczciwsza rzecz, jaką mogę zrobić. A dla mnie zawsze uczciwość jest najważniejsza. Nie broniłem pasa już tyle czasu. Nie wychodzę do walki w takim momencie, to ja nie mogłem zostać z tym pasem. Moi, je pense que s'il me sort, ouais, je suis blessé, je lui ai dit, je vais le blesser, je vais le chercher là où il est, je vais le combattre. Oho, grube to było. Znaczy, pod dymy trochę wypowiedź chyba, nie? Bo jak można zarzucać Marianowi, jak miał zerwane więzadło, że co, miał wyjść do walki, jak on by stanął i na przykład, nie wiem, potknął się, no to jaki to byłby szacunek? To też był brak szacunku do, no tak, do kibic. Pamiętamy, jak wyglądał w walce ze Sterlingiem na przykład TJ Dillashaw, jak walczył o pas na UFC 280. No. I leżał na plecach i było po wszystkim, nie? No bo to jakby nie ma szans. No jeszcze ten świeży uraz, gdzie nie jest ustabilizowany, obudowany w żaden sposób mięśniami, no to jest kaplica. No nie mógł przecież wyjść do tej walki. Ale pod dymy, pod kliki, pod wyświetlenia, zrobione dosyć grubo, nie? No w ogóle, no sytuacja kuriozalna na maksa, no i... Ale wiesz, już sama wypowiedź, wiesz, że on powiedział, że o, bo udawał. Nie, no to wiesz, no, pan Rentgen, on wszystko już wiedział, wszystko tam wie. Mi się wydaje, że Marian mu wybije te prześwietlenia po prostu z głowy. A myślisz, że Marian w ogóle cokolwiek robi sobie z takich wypowiedzi? Czy raczej puści to mimochodem, już jest tak skupiony, sfokusowany na tym pojedynku? Czy jednak się podgrzewa. No właśnie, ja mam wrażenie, że uderzył w takie tony. Mi się wydaje, że wkurza to Mariana, wiesz? To jest duży zarzut w kierunku Mariana, który raczej jest takim zawodnikiem honorowym i te zasady, jeśli chodzi o etos wojownika. Takim, który apeluje o czysty sport, tak, o czysty i tak dalej. Tak. No, tak, i we Francji jest jednym z nielicznych Polaków, który występuje w rozpisce i jest chętny na przebadanie, pomimo, że... I on już o tym dawno mówił. Że tam będą losowe testy, bo tam będzie oczywiście główna walka, bo pojedynek mistrzowski to będą testy. Jeszcze chyba bohaterowie jednej walki tylko będą testowani. Tam nie będzie każdy testowany. Tam będą losowe pojedynki. I Marian jest jakby chętny, żeby być nawet wytypowanym tym zawodnikiem do przetestowania. Także to też pokazuje, że Marian jakby pod tym kątem zasadowym to jest gościem takim czołowym, jeśli chodzi o te czyste zasady rywalizacji sportowej i taki zarzut. Na serduszku pewnie się zrobiło troszeczkę smutniej. No i tym bardziej teraz Marian coraz więcej jednak pokazuje, że jak mu coś nie leży, to o tym mówi głośno i wydaje mi się, że na pewno to był taki mocny pstryczek w jego stronę i to na tyle, co znam Mariana, to wiem, że na pewno go to ruszy i będzie
no, będzie naprawdę zły, jak będzie wychodził do tej walki, ale wydaje mi się, że będzie przede wszystkim miał chłodną głowę. A wiecie, ja w ogóle odnoszę wrażenie, pewnie będziemy więcej o tej gali gadać za tydzień, ale ja odnoszę wrażenie, że na nikim w Paryżu nie będzie ciążyła taka presja jak no na właśnie. Marianie. Ale on chce to. On tego chce i mówi, że jak jest taka presja, że czuje się najlepiej w takich sytuacjach niekomfortowych Marian i że go to niesie. Natomiast... To tam też jest taka, wiesz co, będzie ta, przeciwko niemu. Tak, ale ta wiadomość też jest taka wysłana. Zobaczcie, też... bo my znamy okoliczności tej sytuacji. A wyobraźcie sobie, że ta gala jest organizowana we Francji. Francuski zawodnik na tym trailerze z francuskimi napisami mówi francuska takie narracja, rzeczy. No. I to jest taka francuska narracja, która będzie towarzyszyła tej walce, okolicznościom tej walki. Pewnie ten wątek się pojawi także ze strony francuskich dziennikarzy już w Paryżu i to się będzie przewijało. To będzie tak trochę wybijało z rytmu, mam wrażenie. I to jest taka próba wybicia z rytmu Mariana na ostatniej prostej. No wojna no psychologiczna. Moim zdaniem to jest taka, Mariana jakby tak może troszkę hiperbolizuje, ale ja odnoszę wrażenie, jakby tam Mariana czekały trzy walki, można powiedzieć, bo walka z Varelą w klatce, z tą publiką francuską i też trochę korespondencyjnie z Parnasem, któremu też będzie chciał jakby wysłać jakiś sygnał, że on dalej jakby jest godzien tej walki o pas. W ogóle ktoś rzucił na Twitterze do mnie w jednym z komentarzy przy ostatniej gali KSW fajny temat. Jestem ciekaw, jak wy się do tego odniesiecie. Niestety nie przypomnę Niku, ale bardzo dobrze. Że tematu. Nie, temat pamiętam, ale bardzo dobrze. Szpilka z wywiadem, że rozmawiałem z tym i co ci powiedział? Nie pamiętam, bo odeszedłem. A, z Lenoxem. Tak. No, więc nie pamiętam, bo przeskrolowałem dalej, ale tak na serio. Dlaczego Jurico Jujua, który miał zaklepaną walkę o pas, wypadł z kontuzji, później go nie ma, nie toczy żadnego pojedynku, wraca i od razu zostaje walka o pas. A Marian tak nie a Marian, Marian, który wypada jako mistrz. Ale dlatego, że kontuzji. Raz wypadł. No i zawsze można tym tłumaczyć, że raz wypadł. Okej, okay, no ale... Ja się zgadzam z tą narracją, że mógłby dostać od razu walkę o pas. To też nie jest tak, że on miał jeden title shot zagwarantowany. Już też były za dwa terminy. Ale wiesz, czego to wynika? Mam wrażenie, że była gdzieś opcja B, o której już się dowiedzieliśmy i to był Kleber. Ona i tak nie była na końcu jakoś wybitnie dobrze odebrana. Potem no, bronili się tą opcją bez zastępstwa tymczasowego mistrza w postaci Valeriu Mirci. No i ten Marian już gdzieś na starcie w tych narracjach był odłożony na boczny tor, że on nie dostanie tej szansy, że musi stoczyć ten jeszcze jeden pojedynek. Tak? No jakby to już było tak przedstawione i raczej myślę, że mogliby się wyłamać z tego, ale chcieli być konsekwentni w tym, co powiedzieli, dlatego ten Marian w żaden sposób nie był rozpatrywany w kontekście walki o pas i konfrontacji z Saladinem Parnasem, a też mam wrażenie, że druga strona próbowała tutaj sporo ugrać i pokazać swoją pozycję. No to tak pozycję. Jak Artur mówił w programie, że Salak miał tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o do powiedzenia, jeśli chodzi o rozdawanie kart i... I może to wpływa. I to być może była też część negocjacji, jeśli chodzi o ten pojedynek i ewentualną przyszłość Saladina, chociaż ja nie widzę tego, żeby on przedłużył kontrakt, chyba że to będą jakieś bajeczne sumy i gigantyczne kwoty. On już ma wrażenie, że gdzieś głową momentami był gdzie indziej. Dwa wątki jeszcze, które jeden ciekawostkowy i drugi też w sumie ciekawostkowy na koniec już, bo w ten weekend też się niewiele dzieje, jeśli chodzi o w ogóle MMA. Taka posłucha jest, tylko jest to UFC i znów dziewczyny w walce wieczoru. Znaczy, akurat, 5 rund i tak będziemy oglądać. Znaczy, czwarta rano, zjeżdżam, wiesz, oko się zamyka. No przecież tragedia, no. Wiesz co, akurat no nie sądziłem, że ja to powiem. Znaczy, wydaje mi się, że akurat Erin Blanchfield. No, lubi, jest, daje. To jest niezła zawodniczka. No, na maczu uderzyć. Której walki można oglądać. Natomiast no, co tam mamy? Chrisa Weidmana, który wraca po kontuzji. To jest tak? Ciekawe. No. To jest ciekawe, no ale jeśli chodzi o najciekawszą walkę, to na pewno zaraz się podpali na ten temat i najwięcej powie wielki fan, jak ty mówisz, Vicente Luque. Znaczy, nie, może nie jakoś Luque, ale boli się bardzo... Ciepło pytanie, czy powiesz, odnośnie jakiegoś zawodnika, czy powiesz, że ma lotne nogi? No bo ma. A grał w hokeja Vicente Luque? Nie, ale to, nie, znaczy, nie wiem, czy grał, ale wydaje mi się, że nie. Ale akurat Vicente Luque nie jest tak lotne nogi jak Whittaker. Ale bardzo fajnie zamyka, obcina kąty i dobrze kontroluje środek klatki. Tak, tu się zgadzam w 100%. Mega dobrze. Albercik. No ale w każdym razie walka Luque z Baklejem to może być ciekawe zestawienie. Ja nie, ale Luque moim zdaniem faworytem. No tak. Luque jest taki myślący. Jakieś doświadczenie to będzie górą, moim zdaniem. Vicente. Vicente. No, Vicente bardzo. Vicente. 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 Dobra, fragment jeden. Mighty Mouse'a, to taki ciekawostkowy z pojedynku. Dimitrius Johnson pokazuje, że jest gościem, który łamie wszelkie schematy, no i tutaj jego pojedynek w ogóle, w którym mierzył się z ponad 100-kilowym gościem. Dysproporcje ogromne i on ten pojedynek wygrywa w ogóle.
On tutaj przeniesie za chwilę walkę do parteru. Zobaczy, jak za jedną nóżkę potrafi zakręcić rywalem, zmienić kierunek, przenieść walkę do parteru i pokazuje, że no... Piękne dojście do jednej nogi. Nie, no w ogóle kozak. Zobacz, jak zajął pozycję boczną. Kapitalnie się. No tutaj wiadomo, że z gabarytami musiał rywala sobie radzić, ale no, naprawdę... No ale to pokazuje, jak wszechstronową walką nie, no i jest. I jedzie w tym wielkim jak wkurzem, nie? No. Nie, no jest genialny, naprawdę. Kapitalny. W ogóle to była z Pan American Games chyba, tak, to się tak nazywa, tak. I on tam sięgnął po złoto w kategorii do 154 funtów i w kategorii Open był ze srebrnym medalem. Tam jeszcze oni to jakoś dzielą na klasę. To jest chyba klasa druga, czyli tam od 36 do 40 lat, bo jakoś oni też tak wiekowo są tak poszeregowani, więc no nie walczy z jakimiś kotami 10 lat młodszymi od siebie. No natomiast widać, że tutaj różnica gabarytów. Prawdziwa technika masy się nie boi w tym wypadku. I jeszcze jeden wątek. Szef organizacji UFC, który walczy ze swoimi wystąpieniami publicznymi, omija podcasty szerokim łukiem. Już powiedział, że nie będzie chodził na żadne podcasty, ale się wyłamał. Wyłamał się. I poszedł do jednego podcastu. Oczywiście medium się tam oberwało, ale ja bym chciał puścić... Tak, to za chwilę puścimy też ten fragment, ale na początek ten krótszy. O Joe Roganie, bo jest bardzo ciekawy wątek. To pokażmy to. What's Joe Rogan's dream? What's Joe Rogan's dream? Joe Rogan, Dana White. What's Dana White's dream? Did you just think I was Joe Rogan? I totally did. She just called me fucking Joe Rogan. You thought I was fucking Joe Rogan? Yeah, I thought you were Joe Rogan. I was bald before Joe was ever bald. Okay? I know. Just did a 2-hour fucking podcast. I flew here from Vegas and she thought she was interviewing Joe Rogan. Jesus. To nie była ustawka, nie wiem, tego więcej było? Znaczy on to wrzucił do siebie na media społecznościowe, ale to wyglądało dziwnie. Znaczy ona też była taka skonfundowana trochę i przerażona tym, że się... Nie wiem, czy ona się pomyliła. Świadomie. Znaczy uważam, że się pomyliła nieświadomie. Może. Natomiast no... Stary, no rozmawiała z Daną White i zapytała go, jakie jest marzenie Joe Rogana. Natomiast generalnie z tego, co zdążyłem wyczytać gdzieś w amerykańskich komentarzach, to nie są media w ogóle związane z MMA, no tylko jakieś prawicowe i że to już jest kwestia bardziej promowania swojej marki, a nie UFC, no bo tam Dana White gadający, że on nienawidzi mediów. No to mamy ten fragment, możemy w ogóle ten puścić, ten drugi fragment. Why are those journalists in particular, maybe, you know, specifically not them, but what's the goal of them to lie? Clickbaiting. It's all about clickbait. It's about being first and not about being right. Yeah. They don't even care. It's all about getting these clicks and getting attention. And, you know, it's just a cesspool of people who are unqualified to even be in that space, let alone there's still a handful of real journalists out there. No. No, jak pojechał, że tylko clickbaity nie znają się. Wiesz, w ogóle tam był wątek dłuższy. Co do clickbaitu, ale... to ja się mogę zgodzić, ale jakby Dana White to mówi, że prawdziwi dziennikarze to są ci, którzy mu rzucają same takie, jak się mówi po angielsku, softbole. Na zasadzie bardzo łatwe piłki do odbicia, nie ma tam w ogóle pola żadnego do jakiejś tam dysputy czy coś w tym stylu, więc wiesz, no, to jest bardzo wygodne, żeby tak zarzucać. I sobie chodzi właśnie do takich podcastów, których to nie zaatakują, tylko będzie, wiesz, jesteś szefem takiej wielkiej firmy, taki sukces odniosłeś, jesteś miliarderem, jak ty to zrobiłeś? I siedzi sobie taki Dana w skarpeteczkach i wiesz, i opowiada te swoje banialuki. A jak pójdzie do kogoś związanego z MMA, to zaraz pójdzie. Niewygodne pytanie jedno, niewygodne pytanie drugie. Zresztą, podobnie jest u nas na podwórku nawet Robert Lewandowski. On też chodzi do miejsc, w których jest mu wygodnie odpowiadać na pytania, a niekoniecznie dostanie jakieś niekomfortowe pytania. To też jest kwestia rozgrywki marketingowej i PR-owej. Znaczy, najświeższy przykład taki, żeby to uplastycznić, ty bardzo lubisz to słowo, chyba czat miał dzisiaj z tego lekkie podśmiechu. Nie powiedziałem ani razu uplastycznić. Nie? O, widzisz. No to przepraszam, ale było to na czacie przypominane. W każdym razie sytuacja z Dustinem Poirierem i z tą odwołaną walką z Benoit Saint-Denis. Dana White wrzucił na Insta Stories gdzieś tam tweeta, że ten i ten dziennikarz to jest w ogóle, wiesz, tam śmieć i tak dalej, kłamca, oszust i tak dalej, że w ogóle fake news. A prawda była taka, że sam Poirier pisał SMS-y na przykład do Bretta Okamoto, o którym na przykład już Dana White nie napisze, że to jest comeback czy coś, no bo z nim współpracuje.
I Dustin wysyłał SMS-y, że nie dogadali się co do warunków kontraktowych. A wiesz, a jak ktoś jako pierwszy podał tego newsa, to był kłamstwo, wiesz, i tak dalej. No to też jest pozycja, w której znajduje się Dana White. No bo wiadomo, że jemu niewiele osób podskoczy, a każdy z nim gdzieś tam wywiad zrobi, jak jest okazja. Może poza... chociaż może Ariel Helwani, jakby dostał propozycję, to jeszcze by zrobił taki wywiad z przyjemnością, bo by go pojechał i zaczął wchodzić na kontrę. Także to jest kwestia tego, że nie czuje żadnego zagrożenia. I tyle. I sytuacja na rynku pokazuje, że może robić, co mu się podoba, zapraszać, kogo mu się podoba, zrywać kontrakty sponsorskie ze względu na swoje upodobania i tak każdy chce gdzieś wokół tego UFC się znajdować i jest po prostu szefem najlepszej ligi MMA na świecie, w sporcie, który jest naprawdę w tym momencie popularny i zyskuje cały czas swoją rzeszę fanów na całym świecie. Także tyle na koniec, panowie. Dobrze poszło. Patrzcie, cała lista. Tak, dzisiaj brawa poszła. Realizatorki. Ja tę kartkę mogę wyrzucić, bo dzisiaj trzeba bić brawa. Sztos. Naprawdę dzisiaj. Czapki z głów. Nie świecisz jednak. No, bo mam trochę odrosta, ale nie lubię, bo mam to gniazdo i muszę golić na łysy. To nie wygląda dobrze. Dlatego mam czapkę. Konopnicki mi napisał, że jakbym zmienił do tyłu, to bym nie musiał się czapką bawić, bo się daszkiem bawiłem. To zostanę na koniec z tyłu. Drodzy widzowie, ja wam życzę wesołych, spokojnych świąt wielkanocnych, dużo przemyśleń, nostalgii, spędzonego czasu z rodziną i czasu w przyszłym tygodniu, żeby się z nami spotkać ponownie w Octagon Live, pewnie tradycyjnie w czwartek o godzinie 14. Za dzisiaj serdecznie wam dziękuję za obecność, aktywność na czacie. Telefony nadrobimy, postaram się nadrobić w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj trochę czasu zabrakło. Patryk Prokulski, TVP Sport. Dziękuję bardzo. Albert Adziemkowski, organizacja KSW oraz kanał sportowy i Octagon Live. No i dziękujemy też naszej reżyserce, która była dzisiaj nieomylna. Ktoś zaznacza na czacie, szajs, zmieniliście reżyserkę? Nie zmieniliśmy, tylko po prostu się kurwa wzięli do roboty. Jest dzisiaj dobrze, dziękujemy serdecznie za ciebie. Baliście się, że będzie brakowało tematów? No właśnie. Mateusz Ożarek napisał. Dziś taki program o niczym, a dużo widzów całkiem, a to osobna kwestia, ale program o niczym, a pogadaliśmy 2 godziny i zleciało szybko. No i mówiłem, że ma drobne tematy, robią robotę. Zawsze się coś znajdzie. Ten świat jest taki bogaty. Jest tyle tematów na co dzień, że można gadać i gadać. Dziękujemy za dzisiaj serdecznie. Wesoły świąt raz jeszcze. Trzymajcie się. Dużo spokoju w rodzinnej atmosferze.